Cześć, witam was Energik na kolejnym streamie. Mam nadzieję, że dzisiaj dźwięk jest dobry. Musicie mi dać sekundę, ja sobie tu zobaczę, czy mnie znowu nie słychać, jak tego ze smerfnych hitów. Ale chyba jest ok, mam nadzieję. Dobra, jest ok. Słuchajcie, to co się stało z mikrofonem, to nie wiem, bo potem się samo naprawiło. Słuchajcie, odpalę już konsolę, żebyśmy już mieli jakiś obraz. Nie wiem, co się stało z tym mikrofonem. On już teraz działa normalnie, nie? Nie wiadomo, nie wiadomo. Czekajcie, najpierw muszę zobaczyć, czy mamy głośniki, słychać i wszystko, czy słychać w ogóle grę. Mam nadzieję, że słychać. Dobra. Dzisiaj pogramy znowu sobie grę na 3DO. Panasonic 3DO. Mam drugiego pad. Dzisiaj gramy na drugim padzie, bo ten pierwszy, tylko nie wiem, na którym grałem. Czy grałem na tym Panasonicu, czy grałem na Gold Starze, a jeden z tych padów tak nie za bardzo działał. Ja nie wiem w ogóle, czy ten... To jest w ogóle dziwne, słuchajcie. Aha. Witam wszystkich, którzy się pojawili. Witam również tych, którzy są na Twitchu. Tak jest. Zachęcam do zasubskrybowania mnie również na Twitchu. Dobra. O, wszedłem w tą... Patrzę, czy tu mam jakieś rzeczy do skasowania. Ewentualnie. Wow. Slam and Jam. Wow. Ciekawe, dobra, usunę to, bo to za dużo zajmuje. Okej. Okay. O, usunąłem wszystko. No trudno, przynajmniej będzie dużo miejsca. Bardzo dobrze. No dobra. Słuchajcie. Odpalamy dzisiaj pierwszą grę. Coś bierzmiemy sobie na start. Na start sobie weźmy może... Jedna z tytułów, który nie wiem, czy jest najlepszym tytułem na 3DO, ale powstały tego aż trzy części. W zasadzie dwie części i jeden mission pack. Jest to gra Shockwave. Szczerze mówiąc nie grałem, ale czytałem opinię, że to jest taki trochę Wing Commander, czyli dużo cutscenek z aktorami, trochę strzelania w 3D. Także tak to mniej więcej wygląda. Gra została stworzona przez Electronic Arts. Niestety płyta jest dość porysowana. Mam nadzieję, że się będzie czytała. Zobaczymy. Chyba Shockwave potem wyszedł w jakiejś wersji na peceta, tak mi się coś kojarzy, ale... FIFA też była, na zeszłym streamie się pojawiła FIFA, bo graliśmy w FIFKę sobie. Najpierw zobaczmy, czy jest dźwięk jeszcze, bo to mnie też ciekawi, czy tutaj mamy dostęp do tak zaawansowanych technicznych rzeczy jak dźwięk. Znowu mi nie działa ten... na Twitchu. Ciekawe, co się stało. Dobra, czy słyszycie dźwięk? To jest jeszcze ze starych dobrych czasów, kiedy Electronic Arts działało prężnie. Wiecie co, pomysł na stream może dokończyłby wraz z nami jakiegoś krapa jak Sound of Virtue albo Mortal Kombat Mythologies. Tak, ale to się nie sprawdza ogólnie. Krapy na żywo się niestety nie sprawdzają za bardzo. Także nie wiem, dajcie znać, czy nie jest za głośno. Może troszkę grę ściszę. O. Dobrze, że dźwięk słychać. Patrzcie jaka... What? 2019, to już było, to już żeśmy przetrwali tą inwazję. Było, minęło. Dobrze, że jest dźwięk, cieszę się. Trochę zmieniłem dzisiaj donaty. Z ciekawych konsol, które ostatnio znalazłem, to jeszcze Sega Game Gear. Mnie interesuje i może tą Vitę w końcu się na nią zdecyduję.
Znaczy jak już mam to w donate'ach, to już się zdecyduję, żeby na nią oczywiście też dla was gry robić i materiałowicie. Natomiast ten Sega Game Gear mnie ciekawi. Ciekawa przenośna konsolka od Segi. Mało popularna ogólnie, ale ciekawie to wygląda. Także w 2019 roku, jeżeli akurat siedzieliście w beczkach, no to ominęła was ta inwazja, to możecie tutaj skrót zobaczyć, jak to było, nie? Czy warta Amiga 500 Mini? Tak, warto. Ja uważam, że to jest najlepsza konsola z tych mini konsolek, jakie miałem. I powiem wam, że na przykład jak miał do wyboru, nie wiem, Evercade albo Amigę, to zdecydowanie bym wolał Amigę, Evercade. Nie, wolałbym jednak tą Amigę. Ale to też jest kwestia tego, że ja mam większy sentyment do Amigi, nie? Że to jest komputer, który zawsze chciałem mieć, także boomer, o! Okej, okay, boomer. Za cicho gra. Może nie powinienem mówić, jak są te, jak są cutscenki, żebyście mogli też wyciągnąć z tego coś. Justin from Miramar. He's a real ace on the simulators. But in combat, who knows? Oh, we stand a fighting chance with this crew. Tak, no to jeżeli chodzi o rekap, to wszystkie konsole od razu, jak nie trafiają, od razu jadą na rekap, nie? Momentalnie. Wildcard, I think it's a mistake, but the old man is sending you in. Stay cool. Wiadomo, wiadomo, że z tymi kondensatorami to jest. Ja mam wszystkie konsole w zasadzie zrekapowane oprócz Saturna, bo na Saturnie są podobno te kapy mniejsze i nie można ich kupić. Znaczy mniejsze, są niższe. I tych niższych nie można nigdzie kupić podobno. Czy da się streama obejrzeć? Wiesz co, stream jest zawsze na Twitchu do obejrzenia i za 24 godziny powiem pojawić się na YouTubie, także spokojnie. Recap to jest wymiana kondensatorów. Bardzo często wymiana kondensatorów jest w zasadzie, naprawia wszystkie błędy z konsolą i czasami, powiem wam, że czasami są to rzeczy, które wydawałoby się, że są dziwne, na przykład, że nie czyta się płyta. Powiedzielibyście, że to padł laser, ale okazuje się, że laser raczej nie pada w konsolach, a właśnie problem leży w problem leży w kondensatorach i jeżeli się to naprawi, to nagle się konsola odpala i gry działają, wszystko. No powiem wam, że to nawet jest takie spoko. Trochę se tak latasz w Egipcie. Wow! Można się tu w ogóle zatrzymać, czy pruje? Na Messengerze wysłałem ci link do Game Geara. Niemiaszki dużo tego mają, mojego grania. A dzięki. No widziałem właśnie, że na eBayu jest dużo. To czy chcesz znaleźć, żeby był w dobrym stanie przynajmniej. To jest rzecz, która mi na której mi najbardziej zależy, nie? Wow, rakiety są też. Dużo tego mają. Miłego Czekajcie, muszę na chwilkę tylko zatrzymać, bo ja sobie nie zrobiłem tego, co sobie zawsze robię, czyli projektor danych wyjściowych, żebym miał tutaj obraz na pełnym ekranie i mógł was czytać. O! Ulubione filmy z Bruce'em Willisem. O! No, z tym Bruce'em Willisem źle się stało, kurczę. On ma teraz tą chorobę. No, wiadomo, no to... Szklana pułapka. Dzięki za odcinek Pogadajmy o CD. Przypomniało mi się te piękne czasy, jak się łaziło na giełdę na Grzybowskiej w Bawie. Szczególnie te emocje, jak się nie ogarnęło tematu w niedzielę i człowiek czekał na ten. A było takie akcje. Faktycznie. Były takie klimaty. Szczególnie te emocje, jak się nie ogarnęło tematu w niedzielę i człowiek czekał. Też miałem tak, że jak do soboty nie szedłem, niedzielę nie szedłem na giełdę, to potem byłem struty cały tydzień. Nie? Natomiast wracając do tematu z tym Bruce'em Willisem. Właściwie, wiesz co, no Szklana pułapka to jest klasyk, to lubię, nie wiem, 12 małp na przykład, podobał mi się Piąty element dosyć, także dużo tych filmów, ogólnie lubię Bruce'a Willisa jako aktora, bo to jest aktor, jak domyślam się, wielu osób w moim wieku, aktor naszej młodości, bo tak jak Stallone albo Schwarzenegger, nie? To jest aktor, którego się po prostu szanuje, nie? Za to, że jest Bruce'em Willisem, nieważne w jakim filmie grał. A jestem wielkim fanem na przykład Szklanej pułapki. Pamiętam, że ta ostatnia, to już była, recenzja miała dosyć negatywna, a mi się podobało. Ja lubię takie filmy. Odmurzające, ale bardzo spoko. It is essential that you eliminate all alien forces at this location.
czy Xbox Classic i PS2 też robiłem rekap. PlayStation 2 nie mam zrekapowanego, ale Xboxa mam zrekapowanego. O, skończyły mi się te. Kurde. Shit. Se postrzelałem tak na wiwat i już mi zabrakło. Zabrakło mi tych. Gdzie ja w ogóle lecę? Komuś do chałupy mam lecieć? Gdzie ja tu lecę? Ja długo znam się z Palhais TV. Nie znam Palhais TV, znaczy nie znam Wywunia, może tak. Znam Geeksa i po części można powiedzieć Boneza, chociaż nigdy żeśmy się nie spotkali, ale pracowaliśmy razem nad trackiem, nie? Natomiast nie znam Wywunia, jeżeli o to chodzi. Pulp Fiction, no tak, z Bruce'em Willisem, tak, też Pulp Fiction, no w dłuższo. No nie Just Fine, bo nie mam już z czym strzelać. Chyba przyspieszę temat po prostu, bo nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby zabić wszystkich, czy dolecieć do punktu A do punktu B. Dzięki za super płytę, niektóre traki są mega dobre, takie świeże w zalewie całej bieżącej tantezy. A dzięki, cieszę się, że się podobało. Dzięki za super płytę, niektóre traki są mega dobre, takie świeże w zalewie całej bieżącej tantety, buźka mrugająca okiem. Bardzo podobna ta gra faktycznie do Wing Commandera. Nawet to, że ci aktorzy się pojawiają tutaj w tym małym ekraniku, to też jest właśnie takie trochę właśnie jak w Wing Commanderze trójce i czwórce. Nie mam z czego strzelać, więc po prostu walę do przodu na turbo. O shit. No i właśnie poszły wszystkie te. No i wszystkie tarcze poszły. Co to za gra? To jest Shockwave. Ciekawe, bo gra jako jedyna chyba na 3DO doczekała się dodatku. Przez ostatnie półtora miesiąca smaliłem cholewki do koleżanki z grupy na studiach, tylko po to, by dowiedzieć się, że jest lesbą, wszyscy wiedzieli oprócz mnie. Muszę zrobić sobie przerwę od drill, okej? Ciężka historia, my friend. Tylko po to, by dowiedzieć się, że jest lesbą. Giera trochę ciszej, za głośno jest. Muszę zrobić sobie przerwę od dziewczyn. Zrób sobie przerwę od dziewczyn, idź w chłopaków, będziesz miał 50% więcej szans. Czy będzie recenzja LEGO Star Wars? Nie. Powiem wam, że ja mam przesyt gier legowych, bo Oliwier swojego czasu grał we wszystko, co było LEGO i my żeśmy w zasadzie wszystkie gry, chyba oprócz Piratów z Karaibów, skończyli z LEGO. I ja już nie mogę patrzeć na gry LEGO, więc nawet nie wyskakiwałem po Skywalker Sagę, bo niestety nie dałbym rady, nie? Hej Energik, właśnie robię z okazji 10-lecia premiery longplay z gry The Walking Dead od Telltale. 4K60 po polsku i bez komentarza. Spoko, fajna gierka była, szczególnie ta pierwsza część Walking Dead mi się podobała, ale pamiętam, że przestałem grać na epizodach Michonne. Chyba skończyłem 2 epizody i stwierdziłem, że to już mnie tak to zmęczyło i przestałem w to grać. Ale pierwszy sezon tej Walking Dead jest mega fajny. Potem to już tak średnio, ale pierwszy jest super. A ja to zniszczyłem jakąś, zobaczcie, to jest jakaś łódka tu płynie, żaglówka, ja ją po prostu tu rozjechałem. Bruce Willis czy Nicolas Cage? No zdecydowanie Bruce Willis, nie mam jakoś specjalnie, znaczy nie przepadam może za bardzo za Nicolasem Cage'em. Może tak, wiecie co, ja się na chwilkę tutaj zatrzymam, bo chcę zobaczyć, czy tu jest jakaś... Co ja tu mam zrobić? Chyba tylko przelecieć z punktu A do punktu B. Dobra, to włączam turbo. Trochę tam poszczelam, ale ogólnie będę starał się przedostać na tą drugą stronę. Że co? Że mam wszystkich zniszczyć? Naprawdę? Nie pitol. No powiem wam, że to jest typowa gra z lat 90., że ci zajmie przejście jej mnóstwo, bo zobaczcie, to w zasadzie nie masz szans, żeby uniknąć tych strzałów, bo pojawia się naraz 4-5 przeciwników i wszyscy do ciebie naraz strzelają. Masakra. Wolf Among Us jest świetny. No, jeżeli chodzi o Telltale, to zdecydowanie jedna z najlepszych serii Wolf Among Us. Ale powiem wam, że Telltale miał też słabe serie. W mojej opinii Sam & Max jest bardzo kiepski. I uważam, że to w ogóle nie ma nawet startu do oryginalnego Hit the Road. Natomiast pamiętam, że jeszcze chyba Telltale zrobił Powrót do Przeszłości. Też było kiepskie w mojej opinii.
Wynudziłem się na grze o Tron okrutnie, ale Wolf Among Us, tak, Wolf Among Us jest super i podobno druga część powstaje, coś takiego słyszałem. Że będzie drugi sezon podobno, gdzieś tam mi to obiło się uszy. Znaczy, Telltale zrobiło przede wszystkim, ich problem był taki, że bardzo szybko się wyczerpała ta formuła. Oni cały czas za dużo tych gier naraz wydawali, nie? Bo tam jeszcze był Batman, pamiętacie? Tego było mnóstwo. Park Jurajski był chyba jeden tylko epizod powstał i to po prostu był przesyt tego, nie? Czy pojawi się w Zagrajmy w Krapa jakaś duża gra? O kurde, wyleciałem poza ten, poza mapę. No dobra, słuchajcie, nie będziemy się męczyć tym Shockwave'em, tak wyglądał Shockwave. Nawet spoko, powiem wam, że lubię takie gierki, kiedy jest dużo właśnie z aktorami. Myślę, że poświęcę trochę uwagi i będę... Może jakiś materiał z niej w przyszłości zrobię, nie? Jaki film polecasz z lat 80., 90.? Wiesz co, polecam ci na przykład Dorsów, nie? To jest biograficzny film, znaczy biograficzny, no też biograficzny. Jeden z moich ulubionych filmów, uwielbiam. Olivera Stone'a. Choć Oliver Stone nie za bardzo ostatnio zabłysnął w momencie, kiedy był atak na Ukrainę, ale film lubię. Dobra, co teraz? Dobra, może coś sportowego. Slam and Jam 95, jeżeli chodzi o koszykówkę, nigdy nie byłem jakoś specjalnie za koszykówką, bardziej grałem z powodu presji grupy rówieśniczej, czyli u mnie w klasie lubili koszykówkę, więc ja po prostu kupowałem też gry, żeby z nimi pograć, głównie to były jakieś NBA 96, 98, tego typu rzeczy. Z dobrych koszykówek, które pamiętam, to na pewno świetne NBA Jam. To była taka gra dwóch na dwóch, gdzie postaci miały takie wielkie łby. Ale te pierwsze NBA Jam, tamte Tournament Edition, potem była jakaś 3D, to już była raczej kicha. Grałem jeszcze w Lakers vs Celtics, to taka gra jeszcze chyba z lat 80. nawet, albo z bardzo wczesnych lat 90. Też koszykówka. No i te NBA Live jakieś tam grałem, ale nie za dużo tego było, nie za dużo. Jakieś tam grało się, nie? To nie jest emulacja, na oryginalnym gramy 3DO. Mogę wam pokazać, musiałem kamerę zdjąć, żeby wam pokazać konsolę. Na oryginalnej gram, nie gramy na emulatorach. Co sądzę o wybryku Willa Smitha na rozdanie Oscarów? Znaczy powiem wam, że uważam, że Will Smith ma jaja, żeby coś takiego zrobić, ale myślę, że też musiał się chyba liczyć z tym, że konsekwencje będą, że to nie przejdzie tak sobie, o po prostu, nie? No jednak to było takie wydarzenie, powiedzmy sobie szczerze, kuriozalne, tak? Na rozdaniu Oscarów, zwłaszcza teraz, w tych czasach, kiedy ludzie są strasznie wyczuleni na jakąś tam agresję czy coś i tak... Natomiast no bronił honoru swojej kobity, no co tam, no... Co mogę powiedzieć, no nie wiem jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, no też trochę tutaj Chris Rock w mojej opinii tak okazał się takim trochę bucem, nie, że śmiać się z czyjejś choroby, no to też nie jest fajnie, nie, i to takie było dosyć, takie trochę niskie, nie, jak z mojej strony, no natomiast no każdy miał swoje racje jakby, no i tyle powiem. Natomiast Willa Smitha bardzo lubię, bo uwielbiam na przykład jego Bad Boysów, uwielbiam ten film. To jest też taki film, wiecie, typowy film Michaela Baya. Dużo wybuchów, eksplozji, ale lubię ten film, naprawdę lubię. Zagramy sobie na easy, bo przecież na mnie tu rozniosą, jak będę grał. Dobra, continue. Powiem wam, że na koszykówce znam się tak samo dobrze jak na piłce nożnej, także będzie to na pewno dobry mecz. Zobaczmy, co my tu mamy. Player One, Manuel, Philadelphia. Chryste panie, znam tylko Chicago Bulls. Dobra, zagramy z... Lakers to z jakiego są miasta? Ktoś może poje... nie mam pojęcia. Lakers... Albo nie, wiem. Była taka jest drużyna i oni mają w logo taką...
Czy to jest szerszeń? Czy to jest pszczoła? Miałem kurtkę kiedyś, ale jaki to jest, jaka to jest, jaka to jest te. Jaka to jest drużyna? Z jakiego kraju, z jakiego miasta? Z tym szerszeniem takim. Oni się nazywali Hornets? 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 Dobrze myślę? Hornets. No tak, ale Los Angeles Hornets? Nie, to nie było. Charlotte Hornets. O tak, Charlotte Hornets. No pamiętam, miałem kurtkę Charlotte Hornets. Wtedy wszyscy mieli jakieś rzeczy z piłką nożną, z koszykówką. Ja miałem właśnie kurtałę, miałem z Charlotte Hornets, miałem czapę z Chicago Bulls. Wiadomo, nie miałem zielonego pojęcia o koszykówce, ale czapa z Chicago Bulls była, bo wszyscy nosili, nie? Presja grupy rówieśniczej. Dzięki za płytę, dzięki niej powróciłem do złotej ery rapu, to po Beastie Boys Public a propos Willa Smitha, to jego żona zdradzała, on nic z tym nie zrobił, jak... Aha. Ja to słyszałem, że on tam trochę taki ten, z Willa Smitha taki trochę ten, kukolt chyba, nie? Trochę jest. Dobra, nie znam... Dobra, nie znam zupełnie klawiszologii. Patrzcie, ale... Ale zasunął. Ja pierdzielę. Dobra, którym się rzuca? Jakbym miał taką piłę w latach Jakbym miał taką koszykówkę w latach 90., to by moim ziomkom gały wypadły na wierzch. Naprawdę, bez kitu, nie? Bez kitu. Kurde, nawet spoko. O, coś tu się stało. Backcourt violation. Co to w ogóle znaczy? Gdzie? O, siema Anastazja. Fajnie, że wpadłaś. Patrzcie teraz. Za trzy. Tak to się robi na Redkini. Nie wiem, jak się zabiera piłę. A, dobra, tym się skacze. Ale zasunął. Ale zasunął. Ale emocje, kurde, ale emocje. Zara, teraz ja też zasunę. Przejdę całe boisko. Ekstra. Czy będę grał w Syberię 4? Myślę o tym, czy sobie nie zagrać tą Syberię ogólnie. Chociaż dość trójka mi napsuła krwi i trochę. Ło, co to za kurdupel biegał? Czy ja gram w ogóle Chicago Bullsami? To są Bullsi? Dlaczego tam taki kurdupel grał? Ło! Ja pierdzielę, ale zasunął. Może zagram w tą Syberię. No na razie nie planuję za bardzo. Na razie mam co robić. Może tak. No kurde, no, nie mogę zapakować. Zbij tablicę. No w niektórych grach można było zbić tablicę. Pamiętam, że w tym Lakers vs Celtics można było zbić. No tak się zbijało tablicę, to było ło. Ło! No patrzcie, ale zatańczyła na obręczy. Nie, dzisiaj nic nie piję, bo nie zdążyłem kupić, nie, już mówię, trudno już, dzisiaj bez alkoholu. Może żona potem mnie herbatą poratuje, ale jak jej powiedziałem, żeby kupiła, zrobiła herbatę, to udała, że chyba nie słyszy. Bayer z Bel Air, tak? Oglądałem to, faktycznie. Wow, co tam się stało? Oglądałem Bayer z Bel Air. Dlaczego oni tak fajnie pakują, a moi nie umieją? Moi jak jakieś leszcze. Który to jest Michael Jordan? Jordana tu wpuśćcie, to... O! Patrzcie! Jedyny raz, kiedy mi się udało zapakować i mnie tu po prostu patrzy. No patrzcie tych typów, nie? Kupiłeś Ace Combat? O, Ace Combat jest spoko. Ja lubię serię. Naprawdę fajna seria Ace Combat. Nie wszystkie części grałem, ale w te co grałem zawsze mi się bardzo podobały. Ale ja nie gram szerszeniami, ja chciałem grać Chicago Bulls. I to w Chicago jest jakiś taki kurdupel. Jezu, jakie po prostu ciecie te Chicago Bulls. Dlaczego są w białych strojach? Nie powinny być w czerwono-białych? A nie w biało-zielonych? Co to za jakieś tutaj... Ja.
Czy nie boję się, że te szafki spadną? Wiele osób się pyta, one są potężnie przymocowane, spokojnie. A akurat jak śpimy, to mamy nad głową te, te szafki. O, mamy te, dobra. Ja, yeah. Wrzuca. No. Czy oglądałem chłopaków z baraków w pierdlu? Nie, nie widziałem chyba tego, bo to jest jakiś chyba ostatni sezon. Oglądałem te, co były na Netflixie. Chyba tam z 8 było tych. Ja bardzo lubię chłopaków z baraków. To jest jeden z takich seriali, który sobie często do montażu oglądam, nie? Znaczy słucham tak naprawdę. Lubię. Yeah. Dlaczego oni tak fajnie pakują, a moi nie umieją, no? No i to są jakieś kurde leszcze, no, mówię wam. To są jakieś leszczuchy. Może innym przyciskiem się pakuje. Dawaj, kurdu... Kurdupel. GG. Mówisz o GG La Trotola? Pamiętam tą bajkę. Sam nie byłem fanem, ale patrzcie teraz. Ło! Ale zrob... Ło! Yeah! Widzieliście to? Jak podał... Patrz, jak się cieszył. Ależ to dobra rzecz. A, dobra, zauważyłem, że tam taki kosz przelatuje na boki. A, okej. Okay. Yeah! Oh yeah! To był chyba Michael Jordan. Jaki numer miał Michael Jordan? Patrzcie, ależ go... Nowy Monkey Island? No, ciekawy jestem, chociaż powiem wam, że ten filmik, co pokazywał, jak to wygląda... What? What? To nie podobało mi się ten styl graficzny. Wyglądało to jak gierka fleszowa i mam nadzieję, że ta gra nie będzie w takiej formie, bo to naprawdę słabo wyglądało. I mam nadzieję, że to się nie, że tak nie pójdzie Tim Schafer w tą stronę, chociaż spodziewam się, że tak niestety będzie. Czy będę robił hardware z 3DO, Jaguarem? Tak, aktualnie pracuję nad Jaguarem. Nawet dzisiaj trochę pisałem do niego. Dużo tam researchuję w tym, nie? Bo to trzeba pozbierać trochę tych informacji. Kolejny materiał z hardware'u będzie właśnie Atari Jaguar. No ale rzucił! Dobra, dobra! Łe, co tu się działo? Czy oglądałem Robocopa? Pewnie, że tak. Robocop klasyk. Wiecie, te filmy z lat 90. to się wszyscy... Zobaczcie, jak tego kurdupla, co to jest za koleś? On jest normalnie... On jest jakiś w ogóle... Ma z... metr wzrostu. Dawaj do kurdupla. Patrzcie, kiedy jest mały. Teraz kurdupel pokaże. Szybko biega. Patrzcie. Ło! Sio! Na Kingdom Hearts. Czekam, bo lubię Kingdom Hearts. Tylko problem z Kingdom Hearts jest taki, że ja już tam zupełnie nie wiem, o co chodzi w tej fabule. To już tak zagmatwali, że je... Nie mam zielonego pojęcia. I oczywiście zaraz Square wyda miliard kompilacji wszystkich części Kingdom Hearts, które wyszły wcześniej, żebyś kupił se. Przy tych kompilacji przed wyjściem trójki to było chyba z Z3 albo z Z4. Dobra, teraz zbijam tablicę. To jest ten moment. Sio! Ło, go tam! Dennis Rodman. To jest ten z kolorowymi włosami chyba, nie? Dennis Rodman. Kojarzę typa. Jordan ma 23. No to tu chyba nie ma Jordana. Kurdupel teraz. Kurdupel. Kurdupel. I... O jest. Patrz, jak oni fajnie pakują, no. Moi nie umieją tak pakować. Dobra, kurdupel teraz tu rozwali. Kurdupel. Ło! Ja pierdzie... No. Czy będzie recka Kirby'ego? Nie, nie, to nie jest gra dla mnie. Ja po prostu... Dla mnie to są za infantylne te gry, jak mam grać w Kirby'ego albo jakieś... Te gry od Nintendo, to ja powiem wam, że jestem chory, nie? Dlatego nie. Myślałem, że House of the Dead zrobię, ale ogólnie to House of the Dead na Switcha no nie wyszło za dobrze. Ogólnie, z tego co widziałem. I nawet poprosiłem o kod, ale po recenzji Panzer Draguna oni się chyba troszkę obrazili na mnie. Ci od Forever Entertainment i nie wysłali mi kodu, więc może kupię tego House, ale widziałem, że to nie jest za dobra gra, nie? Nie jest za dobra konwersja, znaczy port, remake w zasadzie. Więc nie wiem, czy będę się tym
zajmował. No ale nie mówcie, że to nie jest fajna koszykówka. No owszem, no nie jest to NBA miliard 280, ale jest naprawdę spoko gierka. Powiem wam, że naprawdę fajnie mi się gra. Jaka kolejna konsola lub komputer Red, którą chciałbyś zobaczyć w reedycji, takie jak A500 lub SNES Mini? Chyba Sega Saturn najchętniej bym zobaczył. Tylko że Sega Saturn to nie powstanie za bardzo, nie? Bo wydaje mi się, że to jest za skomplikowane i no, może, ale Sega Saturn była spoko. Fajna gierka, powiem wam. Daje tej gierce naprawdę okejkę. Kurde, jest to dziedzina sportu, na której się nie znam zupełnie, ale gra mi się w to naprawdę dobrze. I co ciekawe, jeszcze zerknę, bo to tej koszykówki nie zrobiło EA, słuchajcie, zrobiło Crystal Dynamics. Wow, to naprawdę trzeba było, żeby zrobić coś lepszego z gier sportowych niż robiło swojego czasu EA. Dobra, jedziemy z kolejnym tytułem. Bardzo fajna koszykówka. Kurde, nie spodziewałem się. Polecam. Polecam kupić. Bardzo fajna gierka. Dobra. Jedziemy z kolejnym tematem. Weźmy jakieś wyścigi. Wyścigów mieliśmy, graliśmy w Need for Speed, a teraz zagramy w troszkę gorszą grę. Mianowicie pierwszy Mega Race. Mega Race. Pewnie wielu z was nie grało, bo to była gra z początków istnienia CD-ROMów. Taki temat ciężki. Dobra, resetujemy. Właściwie nawet nie trzeba resetować. Co powiem o duecie Chris Cross? No w tamtych latach 90. wszyscy słuchali Chris Cross i tu mała ciekawostka. Miałem oryginalną płytę Chris Cross, może ją nawet dzisiaj jeszcze mam. I była to pierwsza płyta CD, jaką mi ojciec kupił. Pamiętam, że z Niemiec przywiózł mi wieżę Technicsa i do tej wieży miałem jedną płytę CD. Wtedy to jeszcze nie można było tych płyt za bardzo kupić w Polsce. I właśnie to był Chris Cross, nie? Dzisiaj pewnie ta płyta jest sporo warta, ale ja nie wiem, czy ją jeszcze mam. To był oryginał. Także Chris Cross się słuchało. Co ciekawe, o ile dobrze pamiętam, piosenki It's a Shame, Chris Cross, Wzgórze Apaczy wycięło tam sample i zrobiło chyba Bramę Ciemności na pierwszej płycie, o ile dobrze pamiętam. Już może mi się to mylić, ale wydaje mi się, że to było It's a Shame i potem przenieśli to do Bramy Ciemności. Kiedy kolejny artykuł napisze do PSX? Ostatnio do mnie nie pisał Roger. Może się obraził. Ja też nie naciskałem. Trochę nie mam za bardzo pomysłu, bo to też jest tak, że artykuł, żeby napisać do PSX-a, to tak, żeśmy z Rogerem uznali, żeby nie pisać, żeby pisać, tylko żeby był jakiś ciekawy pomysł na to. I jeżeli jest pomysł, to spoko, to mogę się zgłosić, a jeżeli nie ma pomysłu, to na siłę nie ma co, nie? Nie wyświetlają mi się twoje nowe filmy w moich subskrypcjach. Wiesz co, no to musisz chyba tam odsubskrybować i zasubskrybować ponownie, albo walnąć w gonga, tak zwany dzwoneczek. Czy słuchałem Red Hot Chili Peppers? No tak, to w latach 90. każdy słyszał Red Hot Chili Peppers. Ja jeszcze jestem z tych, co pamiętają pierwszy klip, czyli Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Ale nie byłem jakimś wielkim fanem akurat Peppersów. To z Mariolą oglądamy teraz serial. Wiesz co? Wczoraj skończyliśmy oglądać Jimmy'ego Savila, to jest dwuodcinkowy serial. Wcześniej oglądaliśmy Krakowskie Potwory na Netflixie. Do obejrzenia, nie jest to najgorszy serial, jaki widziałem. Jest w porządku. Wcześniej oglądaliśmy The Fall z Gillian Anderson. Pierwsze dwa sezony super, ale potem to już się robi taki syf, że głowa mała, że nie polecam ogólnie. Jako całości jednak zakończenie jest strasznie kiepskie. A teraz nie wiem, coś zaczniemy oglądać. Słyszałem, że Odwilż jest dobra, że to jest właśnie polski serial troszkę wzorowany na tych skandynawskich serialach o seryjnych mordercach, których jest sporo na Netflixie. I pewnie w to sobie spróbujemy zagrać. Kiedyś w jakimś podcaście mówiłeś o ficie z Zeusem. Będzie? Tak, tak, będzie. Będzie Zeus. Oczywiście.
Teraz posłucha z premierami, coś planujesz nadrobić ciekawego. Tak, to jest rzecz, o której zamierzam powiedzieć wam jutro w Enerflashu, bo troszkę modyfikuję moje podejście do materiałów aktualnie. Prawdopodobnie wyrzucę materiały ze środy, z tego względu, żeby przygotowywać bardziej dopracowane materiały na sobotę. I zauważyłem trochę, że na przykład seria To było grane trochę się już wypaliła i wyczerpała. To nie chodzi o że gry, ale trochę ta formuła już mi się nie sprawdza. Więc myślę, czy właśnie pod serię To było grane nie wejdzie teraz retro story z materiałami, jak powstawały dane gry, z takim napracowaniem. Na sobotę przyszłą planuję pierwszy taki materiał. To zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. No jeżeli się spodoba, to będę robił właśnie więcej takich materiałów. Będę starał się raz na tydzień zrobić materiał na sobotę, taki z napracowaniem. Nie znaczy, że filmów nie będzie w środę, bo będą jakieś rzeczy, które są mniej zajmujące, typu jakieś unboxingi pudła pełnego barachła, czy coś takiego. Natomiast powiem wam, że ostatnio ogólnie cała ta sytuacja z tą wysyłką, z tym wszystkim trochę się odbiła na mnie, na mojej psychice i trochę to odchorowuje. I muszę trochę rzucić na luz i trochę odpocząć od tego wszystkiego, bo rzuciło mi się to na zdrowie i o, idzie herbatka i ciacha, dzięki. No, żonka jednak usłyszała. I trochę muszę wyluzować, powiem wam, bo ostatnio jeszcze ta wojna w tej Ukrainie, to wszystko się tak złożyło, że ciężko, naprawdę ciężko. Czy myślałem o To było grane z Dante Inferno? Tak, mam Dante Inferno. Pewnie się pojawi w końcu, żeby sobie pograć, żeby sobie zrobić materiał z Dante Inferno. Fajna gierka. Dobra, przewiniemy może to, bo on tu będzie pitolił kolejne 20 minut, a tak naprawdę nic tam ciekawego nie powie. Zaczynamy od wyboru samochodu. Na razie mamy 3. Wybierzmy sobie ten. Mega Race to jest ogólnie ciekawa gra, że nigdy na ekranie nie ma więcej niż dwa samochody. Jeden twój i jeden przeciwnika. I nigdy nie będzie tak, że będzie tych samochodów więcej. Nie wiem, czy to się dogrywa, czy się zawiesiło, bo coś długo. Widzę, że lampka miga, ale... Czy będzie odcinek To było grane o Snake Eater? Jeżeli już o Snake Eaterze, to raczej nie będzie To było grane, tylko zrobię jakiś materiał pewnie na Granalizę. Wielu pewnie z was nie widziało, ale na Granalizie według mnie jest bardzo fajny materiał, który zrobiłem o Metal Gear Solid 2, o samej grze, jak powstawała i o samej tam generowaniu obrazu. Wydaje mi się, że całkiem spoko to wyszło. Możecie sobie tam to obejrzeć. Czy płyty będą na moim Spotify? Moja kobieta po strzemie powiedziała, że gdybym spytał wystarczająco głośno, to zrobię. Twoje płyty będą na jakimś Spotify czy coś? I moja kobieta po usłyszeniu. Tak, wrzucę na Spotify'a, ale to pewnie głośno, to pewnie za jakiś czas. Ale wrzucę. Wiecie co? Musiałem zresetować, bo się chyba zawiesiło. Płyta jest mocno porysowana z tego Mega Race'a, więc zobaczymy. To płyta, która była w z konsolą jakby, także jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz spróbujemy odpalić. Możliwe, że nie zagramy w Mega Race'a, żeby może się wieszać i tyle. Przewiniemy to. Oho, Pepper miałczy, bo chce wyjść. Zaraz będę musiał go wypuścić. Granaliza to osobny kanał. Tak, robimy to z Cycem, który zajmuje się porównaniami ogólnie gier. Wystartowaliśmy sobie z takim właśnie projektem, który sobie robimy od jakiegoś czasu. Wezmę inny samochód. Może to kwestia tego, że samochód był zły? Pepper. O! Poszło. Pepper mi do szafki włazi z konsolami. No to za kot po prostu. Ej! Kiedy odcinek poza grami? Nie mam dobrego tematu na poza grami ostatnio, więc nie wiem, czy będę coś z tego robił. To musi być jakiś pomysł na to, nie? Dobra. Czekajcie, kota wypuszczę, bo przecież...
po części nie chcę robić tematów poza grami na siłę, tylko już jak coś mam, jakiś mam ciekawy pomysł, tak? Albo jakieś coś tam mnie zainteresuje, to wtedy tak, bo tak robić, żeby robić, to niestety nie podoba mi się takie podejście do tego. Dobra, nie wiem, co mam tu zrobić teraz. To są chyba trasy. Press A to stop. A, mamy całą trasę, możemy sobie zobaczyć. Okej, okay, możemy ją zwolnić jeszcze. Okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. A to? To jest Hall of Fame. Tu jest klawiszologia pewnie. Dobra. No to zielone powinno odpalać. No ale nie mogę odpalić. Mam wybrać samochód? A, press P to start. Czekajcie, odpali się to czy nie? A, dobra, tu muszę P nacisnąć, dobra. Czy grałem w Zula? Tak, w Zula. Znaczy akurat nie jestem wielkim fanem Zula. Nie przepadam za tą kwasową, kolorową grafiką w Zula, ale grałem w Zula. No, czy się wgra? I zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Jak to zrobiono w tamtych latach? Otóż trasy są prerenderowane i to jest filmik i po nim poruszają się samochody, jak widzicie. I teraz tak jak powiedziałem, nigdy nie będzie więcej niż dwa samochody na ekranie, więc to działa tak, że kolejny przeciwnik pokaże się dopiero jak tego rozwalę albo wyprzedzę. Wcześniej nie będzie. Dziwne, ale prawdziwe. O, patrzcie, pokonałem, teraz trochę pojadę i zaraz będzie kolejny przeciwnik. O, już jest. No, mówiłem. A jak go wyprzedzę, typa, czekajcie, spróbuję go wyprzedzić, to dopóki nie zniknie z ekranu, to nie będzie innego przeciwnika. Dopiero się tu, no, cały czas się tu gdzieś z boku pojawia ogólnie, chyba będę musiał go załatwić. Druga część Mega Race jest o tyle ciekawa, że ponownie wykorzystano prerenderowane lokacje, tak jak tutaj, ale samochody były trójwymiarowe. I patrzcie, teraz jadę dalej. I znowu nie ma nikogo. I jest. I tak cały czas będzie. Także gra była taka dosyć nudnawa, nie? Ale te trasy robiły wrażenie, bo one naprawdę były fajnie wyrenderowane. Natomiast no tutaj mamy sprite'y, tak? Nie mogę strzelać już. Jakoś jeszcze można było strzelać chyba rakietami. Nie mogę strzelać, kurde. Czy oglądałem Breaking Bad? Nie, no jasne, że tak. Breaking Bad to klasyk. Z żoną żeśmy oglądali. Nawet nie wiedziałem, że nam się tak seria spodoba, bo to o dragach to takie, wiecie. Mariola takich filmów nie lubi, a jednak wciągnęła się bardzo. No bo trasa jest nagrana w jakichś 15 klatkach, nie? Dlatego to tak dziwnie wygląda. Kiedy pierwszy raz zagrałem na Freedio, no jak przyniosłem do domu, nie? To sobie zagrałem. Ale wcześniej nie miałem okazji zagrać we Freedio. Dobra, C, return. Zagrajmy jeszcze raz, spróbujmy. Spróbujmy inny samochód wybrać. Mega Race to, co ciekawe, była druga gra, w którą miałem okazję zagrać na mojej płycie, na moim CD-romie. Bo Mega Race'a miał mój kolega z liceum, niejaki Łukasz Rybowski, i żeśmy się wymienili. Zresztą to mówiłem na filmie o tym. Ja dałem mu Mad Dog'a, on mi dał Mega Race'a. I tego Mega Race'a skończyłem, nie? Bo ogólnie wtedy się grało po to, żeby te cutscenki z aktorami zobaczyć. Ale tutaj to nie miało za bardzo. Nie było aż tak fajne jak Mad Dog. No nie da się ukryć, że ten Mega Race był taki... taki se, nie? Jak przesyłam obraz z PS5 na PC, żeby streamować? Avermedia czy coś innego? Avermedia. Ja korzystam z Avermedii od lat. I tylko w zasadzie z Avermedii, także... Mam dwie karty Avermedii w kompie. HD2 i tego... 4K, nie? Mam tyle konsol podpiętych, że mam podzielone na konsole, które dają obraz 4K i na konsole, które nie dają obrazów 4K. Dobra, spróbujmy jeszcze raz przejechać chociaż ten jeden wyścig. Dobra, i ciśniemy. Ło, jakieś turbo włączyłem.
O, dobra, chyba jak się przejedzie tutaj, to się dostaje... Dostaje się chyba amunicję, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ja jestem pierwszy, czy który. Ło! Lepszy niż Need for Speed, bo się strzela. W drugiej części była w ogóle taka Lafirynda skąpo ubrana na tych filmikach, która towarzyszyła Lance'owi Boyle'owi. No nie mogę go dogonić. Dobra, już jest mój. Pyk. Wygrałem. Okej, okay, no to wygrałem, no to fajnie. Wybaczcie, postukam trochę herbatą. Co ma wspólnego 3DO z Heroesami? No bo to zrobiła marka, tak? Oni potem 3DO zaczęło gry robić, trochę jak Atari, tak? Nie pykło im z konsolami, oni zaczęli robić gry, między innymi właśnie Heroesów. No i mamy jakby teraz nowa trasa jest pokazana, bo teraz będzie jakby na nowej trasie się to działo. Zobaczymy sobie tą drugą trasę jeszcze. Mógłbym włączyć jakąś bijatykę. Spokojnie, będą bijatyki. Mam najbardziej klasyczną bijatykę na 3DO, wiecie co to jest? Pierwsza gra od Naughty Dog. Czyli wiecie, jakość wystrzeli w kosmos. Ile słodzę? Wiecie co, ja słodzę tylko herbatę jak pijemy z cytryną, chociaż to jest akurat biała herbata. To też się ogólnie słodzę, no gdzieś półtorej łyżeczki, ale czarnej herbaty nie słodzimy, tylko z cytryną ogólnie. Jak się czuję posiadając własną Amigę? Kurde, ja jak Maharadża internetu. Czuję się jak sułtan internetu. Mamy nową furę, zobaczcie. Wow. I trasa teraz będzie pod wodą. Patrzcie teraz. O ile się nie zawiesi. Gdzie teraz pod wodą? Wow. Tak się robiło kiedyś gry, słuchajcie. Renderowało się na 3D Maxie tło. Samochodzik Sprite i już, i pyk. Oczywiście w pełnym 3D w tamtym czasie no nie było w ogóle możliwości, żeby taką grę zrobić. Radzano sobie jak można było, nie? Ostatnio byłem na cmentarzu w Łodzi i miałem grup Przemysława Jaszkę, który umarł w latach 90. Skojarzyło mi się z twoim kolegą, co skoczył z dachu, czy to on? Nie, on nie miał nazwiska Jaszka. Także nie on. Potem takich trasy były, nie wiem, na przykład w jakichś Mario Kartach czy coś, nie? Tylko one były liczone w czasie rzeczywistym. W tym Mario Kart na przykład na Wii U, co było, nie? To właśnie... Ale to wszystko, słuchajcie, było wzorowane na Mega Race'ie, nie? Mega Race był pierwszy. Te Mario Karty, to wszystko, te trasy, tak właśnie, wiecie, pod wodą, nad wodą, to wszystko było rżnięte z Mega Race'a. Oni byli pierwsi. No wiadomo, że tam Mario Kart był wcześniej na SNES-ie, czy tam na NES-ie, ale chodzi mi o trasy, o same trasy, nie? Że się biją tak w różnych miejscówach ciekawych. Ło, turbo! Dobra, nie wiem, wziąłem to? Patrz, ale teraz przy... Ło! Ło! Ale cisnę. Ło, rozwalił mnie. No dobra, to był Mega Race. Możemy jechać z kolejnym tytułem, bo tutaj już za wiele w tym Mega Race'ie nowego nie stanie, niestety. No dobra, to co, bijatykę. Way of the Warrior zostawimy na później. Mam tu jeszcze jedną ciekawą bijatykę. Mam dla was historię, którą niestety pewnie już żeście słyszeli. Jest to Primal Rage. Gra z bijatyka z dinozaurami. I różnymi wielkimi istotami. Primal Rage to też ciekawa historia z mojego życia. Bo w wersji na PC-ta gra była w trzech wersjach. Na 4 mega RAM-u,
na 8 i na 16. I pamiętam, że ja kiedyś miałem właśnie 2 mega albo 3, już nie pamiętam ile, i pojechaliśmy z ojcem, bo ojciec powiedział, że mi RAMu dokupi. I się okazało, ten facet otworzył ten mój komputer i mówi, że tu się nie da włożyć 4 mega RAMu czy 8. Mówi, ale da się 16. Ja mówię, no to już pozamiatane. A tata wspaniałomyślnie mówi, dobra, wkładamy 16. Miałem wtedy najwięcej RAMu w ogóle ze wszystkich. I jedyną grą, która wykorzystywała to 16 megabajtów RAMu, był właśnie Primal Rage w wersji 16-megabajtowej. Znaczy na 16 mega. Co tam było? Chyba więcej klatek animacji, ale dzisiaj sobie głowy nie dam uciąć. Musiałem to odpalić. Ale tak to było, słuchajcie. Takie to były czasy. 16 megabajtów. Szaleństwo. Tu nie ma dźwięku w ogóle, nic nie słyszę. Primal Rage to też ciekawy tytuł, bo zgubiono kody źródłowe i gdzieś czytałem, nie wiem czy to plotka czy nie. Ostatnio kupuję sporo gier na Xboxa 360. Wiadomo, często pudełka są w ciężkim stanie. Co sądzisz o wymianie pudełek na zamienniki? Czy taka gra nadal może być uznana jako oryginalny komplet? Tak, wiesz co? Można kupić pudełka takie oryginalne do Xboxa, zielone. Widziałem na Allegro tego sporo. Albo nawet na jakimś AliExpressie. One są w zasadzie nie do rozróżnienia, czy to są oryginalne pudełka, czy nie. Ja tam do pudełek nie przykładam zbytnio wagi. Na przykład wszystkie gry na 3DO w wersji PAL są w tych grubych pudełkach. No, zdecydowana większość, może nie wszystkie, nie? Są w grubych. To były wersje palowskie. Wersje NTSC były w longboxach na przykład. Natomiast jakbym miał na zwykłym pudełku, jak mam na przykład tutaj Starblade'a, w zwykłym pudełku, dla mnie nie ma za bardzo znaczenia, jakie to pudełko jest. Primal Rage ogólnie, tak jak mówiłem, nie dokończyłem myśli. Gra, w której zaginął gdzieś kod źródłowy podobno. I gdzieś czytałem, że w wersji na automaty oni to konwertowali na automaty i to nie jest jakby pełna gra, która była na PC-tach, bo oni nie mieli kodu źródłowego. Coś takiego gdzieś czytałem. Sama gra. Nie wiem, czy nie zawiesiło znowu. Nie, dogrywa się. Sama gra wykorzystywała postacie, które były zrobione, nie wiem, z plasteliny czy z jakiejś masy i były animowane poklatkowo, tak? Trochę jak w Neverhood. No dobra, jedziemy z tematem. Zobaczmy. Gore level. No, gore level poproszę na maksa, nie? Animacje. Animacje? Tak, nie. No tak. Nie było tego na PC-cie, nie przypominam sobie. Tuny jakieś. Dobra, cofnijmy. In-game options. Difficulty sobie zrobimy na najniższy, żeby się nie ośmieszać. Kredyty. No dobra. Okej. Okay. Nie, market. Nie wiem, co wybieram tak naprawdę. Nie kojarzę tego z peceta. No i mamy dinozaury. Chyba najfajniejszym z mojej opinii to jest ten typek. Jest jeszcze taki, co pierdzi, ale ten jest chyba najlepszy. Niestety nie znam zupełnie ciosów na akurat tutaj. O, zobaczcie, park jurajski się chowa przy tym. Zobaczcie, jakie wędrówki z dinozaurami, wersja hardcore. Czy pokażę, jak wygląda pad? Proszę bardzo. To jest pad akurat Gold Stara, ale mam jeszcze tutaj pada oryginalnego od Panasonica, tylko on coś tu nie stykał mi ostatnio, czy tam, nie wiem, coś tam trzeba, bo może go przeczyścić. I gram właśnie dzisiaj na Gold Starze. Dobra, spróbujmy coś tu. Wow. Tych ludzi, co tam biegają, można było zjeść. Jak oni podchodzą do ciebie, to można zjeść i oni trochę energii dodają. Dobra, nie mam pojęcia, jak to się robi. Jakiekolwiek ciosy. Czekajcie, mogę jakoś zatrzymać i zobaczyć? Nie można. Patrz, jak krew się leje. Kurde, Mortal Kombat się chowa.
Normalnie były tu fatality też, chyba po dwa dla każdej postaci. Także to była naprawdę taka gierka, jak ten mózg się napełnił do końca, to postać wpadała wtedy w tak jakby oszołomienie, nie? O, patrzcie, pyk. Yeah. Czy grałem w Halo Master czy w Collection? Jasne, że tak, mam całą kolekcję. Nawet chciałem materiał zrobić, zgrać wszystkie części i zrobić z tego taki story mode z Halo. Ale nie mam tyle miejsca na dysku, żeby to wszystko podrzucać, tych części Halo. I trochę nie mam czasu, żeby grać w nie wszystkie. Ale tak, tak, mam jak najbardziej. Ale go cisnę, ale go cisnę. Fajna krew jest, powiem wam, lepsza niż Mortal Kombat w mojej opinii. O wiele lepiej ta krew się tutaj prezentuje, szczególnie, że w takiej kałuże. Tylko szkoda, że znika. Jakby nie znikała, zobacz, jaka fajna kałuża. No super! Dobra. Co my gramy? Do trzech zwycięstw? Czy do... czy co? Yeah, Blizzard Conquers! Z historii wychodzi, że mój ojciec to spoko gość. No chyba tak. Chyba rodziców miałem w miarę spoko. Ogólnie. Pozwalali mi dużo grać. Absurdalnie dużo. Blizzard, frozen in the heart of the great ice. No zobaczcie, ten render. Co mu się z ręką stało? To jest ręka od fapania. Ręka od fapania Blizzarda. O, witam wszystkich, którzy się pojawili. Wow, prawie 600 osób ogląda stream z 3DO. Super, cieszę się, że aż tylu was się pojawiło. Teraz Blizzard kontra Blizzard. W ogóle nie... O, patrzcie, tego ludka też można podrzucić. Jakoś tych ludków można było zjeść. Ale mu z bachy zasunąłem. Czekajcie, jak ja to zrobiłem? Nie wiem, jak ja to mu z bachy zasunąłem. Naciskam wszystko, co idzie, ale zupełnie nie mam pojęcia. Żaden cios nie wchodzi jakiś specjalny. Nic. Ani jeden. Tylko piąchy. Patrzcie, jak fajnie zrobione są te serca. Im mniej jest energii, tym serce szybciej bije. A jak cała energia spadnie, to serce eksplozja, nie? Ile mam łącznie filmów na YouTubie? Ponad 2000 chyba. Powiem wam, że z tych filmów na YouTubie tak ostatnio się zastanawiałem, to jestem dumny, bo większość kanałów, która ma tyle filmów na YouTubie, to głównie gameplaye. A u mnie gameplay jest naprawdę mało. Oj, teraz można było zrobić fatality jakieś. Jak jest Total Domination. Także 2000 filmów i ogólnie gameplay nie za wiele, także całkiem niezły wynik mi się wydaje. Czy planuję kiedyś okazjonalne poranne streamy? Oj, to jest ciężki temat, bo tak jak mówiłem, Olivier teraz do szkoły chodzi bardzo krótko, bo on o 12 wraca ze szkoły, także nie miałbym nawet kiedy porannych streamów zrobić. Jeżeli w którymś momencie ułoży mu się tak plan, że będzie na przykład któryś dzień w szkole dłużej, to tak, to wtedy może i by to się udało, nie? Ale tak, to nie za bardzo. Może przejdziemy dzisiaj całą tą grę, słuchajcie, może pykniemy ją i tyle tych przeciwników, to jest trzeci, tak? Jak się uda, to spróbujemy ją tu przejść. Ten to taki trochę właśnie Godzilla, nie? Armadon. Sroga nazwa, panie Armadonie. O, udało się oszołomić typa? Udało się, bo już się tam mózg mu zjarał. Ła. Powiem wam, że ciekawostka, na tym padzie bardzo fajnie skosy wchodzą. Ogólnie na takich padach krzyżakowych skosy to jest dramat, a tutaj bardzo fajnie te skosy wchodzą. Naprawdę spoko się to kieruje. Trzymam pudełka od konsol lub sprzętu. Wiesz co, czasami trzymam, czasami nie. Trochę się nauczyłem wyrzucać te pudła, nie? Na przykład faktycznie pudła od konsol mam, ale takich sprzętów, na przykład, nie wiem, od światła Elgato, takie ogromne pudło, po co mi to? Wywaliłem to, wiecie.
Ale czasami jest problem, bo na przykład tu za mną stoi pudło od obudowy, w której mam swoją starą obudowę, nie? I teraz obudowę tą chcę sprzedać, tego NZXT, no i muszę dać w tym pudle, nie? To nie jest dla mnie problem, żeby tego pudła się pozbyć, ale no lepiej by było sprzedać w oryginalnym pudle, nie? Ale z konsol mam wszystkie pudła, z konsol tak, ale poza takimi jakimiś sprzętami nie konsolowymi, nie growymi, raczej się pudeł pozbywam, nie? Czy lepiej niż na padzie od Saturna? Wydaje mi się, że lepiej się gra niż na padzie od Saturna. Ten to taki trochę wąż. Czy Mariola wraca do biura? Na razie się nie zanosi, żeby wracała do biura. Kurde, no to już się zaczyna robić trudno. Jakoś mnie tu próbuje potyrać. Vertigo. Vertigo miał jakieś takie ciosy właśnie oszałamiające. Faktycznie coś takiego było. Takie jakieś kółka puszczał czy coś takiego. Fajny ma ten cios w baśki, ale nie wiem jak go zrobić. I pyk. I Vertigo gryzie pioch. Czy będzie Plumbers Don't Wear Ties? Nie mam akurat tego. Wiesz co, akurat ta gra jest koszmarnie droga. Po tym jak zrobił materiał James Rolfe, to ta gra kosztuje jakieś absurdalne pieniądze, więc nie sądzę. A widzisz, miałem na przykład pudło faktycznie od chłodzenia, od Noctuły, ale stwierdziłem, że po co mi to? Takie wielkie to pudło i tak tego nie sprzedam potem. Bo są takie rzeczy, które pewnie nie sprzedasz, nie? A nawet jak sprzedasz, to aż nie będzie tym... To pudełko to i tak tam. Wywaliłem te pudła też od Noctuły, bo Olivier też ma w swoim komputerze Noctuę. Także dwa już takie pudła ogromne trzymać, to... Daj ta spokój. W Krapowizji nie ma kilku filmów, są ukryte. Wiesz co, one nie są ukryte, tylko dostały pewnie kopy strajka. I chyba ten turecki Mad Max dostał kopy strajka. Jest niemożliwy do obejrzenia na całym świecie, jak głosi napis przy nim, także nie są ukryte. Diablo! Patrzcie, jaki Diablo jest. Wow. Na PC-cie nie miałem tych animacji. Nie wiem, czy gra była, możliwe, że gra była zripowana, nie? I nie było tych animacji, albo w ogóle na PC-cie nie było tych animacji. Także tego nie było, miałem sam gameplay, nie? Także 16 megabajtów, ale bez animacji. Także, nawet szczerze mówiąc, kiedyś tam patrzyłem, czy, dawno, dawno temu oczywiście, czy te animacje są wycięte, czy coś, ale nie mogłem nic znaleźć na ten temat. Ale szybka walka, patrzcie, quick kill. Cyk. Czy używałem kiedyś sprzętu od Apple? No miałem iPhone'a jednego, 3GS-a i to jest jedyny sprzęt od Apple, jaki miałem niestety. Nie jestem wielkim fanem Apple. Znaczy przede wszystkim uważam, że są to sprzęty, one są fajnie wykonane i jakościowo bardzo wysokiej jakości według mnie, ale zdecydowanie za drogie, jak dla mnie, nie? Także raczej Maca sobie nie kupię, bo wiecie, za cenę Maca to mogę mieć takiego peceta, który mógłby obronić ziemię przed obcymi, nie? Także nie czuję potrzeby posiadania. I też się wyleczyłem z iPhone'a. Moja Mariola miała iPhone'a 5 chyba jeszcze, ale też się z iPhone'ów wyleczyła. Ale go szybko rozwaliłem, co? A ten co to za stwór? Sauron. Czy tam jakoś? Sauron? Sauron? Jakoś tak. Sauron chyba. Zaraz zobaczymy. Którą konsolę w swoim życiu darzy największym sentymentem? Chyba Sega Saturn. Nie miałem nigdy Sega Saturn wcześniej. Sauron, no dobrze pamiętam. Ale to była zawsze konsola, którą bardzo chciałem mieć. Dla mnie Saturn zawsze wygrywał z PlayStation. Przynajmniej z tych gier, które pokazywali. To była taka święta
piątka gier na Saturna. To było Virtua Fighter, Virtua Cop, Sega Rally, Panzer Dragoon i chyba Knights. I to było pięć gier, w które bardzo chciałem zagrać i które chciałem mieć, znaczy chciałem je w nie po prostu zagrać. I tym jakby Sega mnie kupiła, tak? Tymi właśnie grami, które dawałoby się, że nie są jakoś specjalnie dobre, bo każda gra miała odpowiednik na PlayStation lepszy. Ale do mnie jakoś te tytuły przemawiały, szczególnie Virtua Cop, nie? Oczywiście potem Sega wydała większość tych gier na peceta i już jakby nie było sensu mieć Saturna. Chociaż ja nigdy i tak bym pewnie nie miał tego Saturna, ale chyba Saturna darzę największą takim tym. Mogę na spokojnie zapisywać się do turnieju Primal Rage. Nie, no wiadomo, nie, wiesz. Jestem w światowej czołówce graczy w Primal Rage'a. Bo jestem jedynym. Jedynym prezesem i jedynym graczem tej ligi. Czujecie teraz tak ruszyć? Rusza liga Primal Rage'a, nie? W ogóle. O, to jest typ, co puszcza bąki. Zobaczcie, jakie ma mięśnie. Dziwaczne. Zamiast sześciopaka ma trójpak. O, kurde. To już ostatni gość w ogóle. Zaraz przejdziemy całą grę. Patrzcie, jaki kurdupel. Chaos. W ogóle zauważyłem, że ci przeciwnicy komputerowi też nie wykorzystują żadnych ciosów specjalnych, nie? Oni tylko tak jakby na piąchę podchodzą, na strzała, ale zero jakby ciosów specjalnych. W ogóle dziwne to trochę. Ale broni ty psie, kurde. Mistrz bloków. Nie mogę go w ogóle przebić się przez jego blok, no. O. Czy grałem Yakuza Black Panther 1 i 2 na PSP z angielskim patchem? Nie, mam obydwie gry na PSP, ale nie grałem w nie po angielsku. A nawet nie wiedziałem, że jest patch. Ja już PSP tak trochę nie zerkałem, co tam się dzieje że tak powiem, na rynku PSP, ale może zagram sobie ogólnie w Black Panthera, bo to fajne są te Yakuzy, słyszałem, no ale nie miałem okazji w nie zagrać, bo one tylko po japońsku, nie? Także... Ja wiem, że gram na Very Easy, przecież śmieję się, nie? Przecież wiem, że wybrałem pierwszy poziom. Dobra, wszystkie chyba już podbite tereny. World Domination. O, widzicie, musisz zagrać na wyższym poziomie, żeby mieć ostateczną walkę. I co, nic nie ma w ogóle? Tak po prostu sobie tylko skończyliśmy i dupa? Żadnego filmu? Nic? Zero? Jeszcze zobaczmy. No nie ma, nic. Ale zająłem pierwsze miejsce. Zjadłem wszystkich moją ilością punktów. Dobra, jedziemy dalej. To był Primal Rage. Nawet spoko gierka. Nawet dzisiaj się broni, muszę przyznać. Dobra, kolejny tytuł. Z mojej biblioteki. Ktoś pytał o horror. Dobra, zagramy sobie w horror. Będzie to ciężka gra. Jest to D. D, który jest horrorem, ale takim dość specyficznym. Czekajcie, czy muszę zresetować? Nie. Od Warp. Swojego czasu gra, gdy wychodziła, miała dużą taką, jakieś tam była sprawa, że pokazano tutaj sceny kanibalizmu. Też te sceny kanibalizmu, Chryste Panie. Co niestety na się nie spodobało za bardzo Sony, bo wyszło też to na PlayStation. A wyszło na PlayStation w nie... Zresztą jest o tym film, co ja będę wam mówił. Retro Story jest całe poświęcone Studio Warp. Także można sobie wejść do mnie i zobaczyć, nie? Co tam się działo. Natomiast
historia jest ciekawa, bo i sam twórca jest ciekawy, już ten gość nie żyje od jakiegoś czasu, Kenji Eno, ale sama historia dewelopera, jego gier wydaje mi się naprawdę mega ciekawa i polecam. Gość mógł być jak Hideo Kojima, ale nie z tego powodu, że robił dobre gry, tylko dlatego, że był ekscentryczny dosyć. Gra w paski. Nie, właśnie tu nie będzie w paski, bo wersja na 3DO nie obsługiwała tego, chyba przeplotu. Także nie będzie tutaj pasków. Co bym polecił na Switcha dla kogoś, kto nie miał styczności z Big N poza Pegasusem? Wiesz co, bardzo fajna gierka Luigi Mansion. Nie spodziewałem się, że mi się spodoba, bo ogólnie też taka infantylna, ale graliśmy w to z Oliwierem i jest naprawdę mega pomysłowa gierka i naprawdę mega, mega dobra. Polecam Luigi Mansion na pewno. Niezły jest ten Metroid ostatni, chociaż ja spodziewałem się czegoś innego, ale jest w porządku. Na pewno wiele osób być poleciło Zeldę. Ja tą Zeldę tak średnio mi się to podobało. Ale wiele osób ogólnie poleca, także raczej nie bierz tutaj pod uwagę mojego zdania, bo jeżeli chodzi o Nintendo, to jestem mocno uprzedzony do tych gier. Mario Odyssey, bardzo fajna gra na Switcha, również z Oliwierem żeśmy grali i faktycznie ten Mario się sprawdza. Ja to nie lubię tych Marianów, co się idzie na przykład w prawo, nie? Tak jak były kiedyś te Super Mario Bros. I tam był New Mario Bros. U, czy coś takiego. Był jeszcze ten Mario Bros. Kotki. Ja nie pamiętam dokładnie, jaki to był tytuł. Mario World chyba, tak? Mario World. Mówimy Mario Kotki, bo tam oni się przebierali za te koty, nie? No to też było spoko, ale na Switcha na pewno ten Mario Odyssey jest super. Czy gram na oryginalnym padziku od 3DO, tak? Jest, na Gold Starze gramy. Mam oryginalny, ale nie mam podłączonego, proszę bardzo. Gold to jest Panasonic. Musiałem tu kabel odsunąć. Panasonic 3DO. No dobra, ciśniemy temat. Trochę sobie w to pogramy. Gra jest o tyle ciekawa, że mamy godzinę albo dwie godziny czasu rzeczywistego, żeby grę przejść. Nie ma save'ów, zginiesz, koniec. Także to jest też ciekawe podejście do tematu i Kenji Eno miał naprawdę nowatorskie pomysły swoich czasów. Aczkolwiek gra jest takim typowym interactive movie, postać się będzie poruszała w ślimaczym tempie, no i będziemy mieli jakieś proste zagadki, tak? Naszym celem jest dotarcie do ojca tej kobity, który zamknął się w szpitalu psychiatrycznym i zabił cały personel i okazało się, że on oszalał. A my staramy się zgłębić tą tajemnicę, co tam się z nim niedobrego stało. Do jakiej gry wracam najczęściej oprócz Another World? Oj, teraz to nie za bardzo mam okazję wracać do jakichś gier takich częściej. Zastanawiam się, czy jest taki tytuł jeszcze. Kiedyś bym powiedział, że Skyrim, że to gra, do której najczęściej wracałem, to byłby Skyrim albo Oblivion albo Morrowind. Ale dzisiaj już nie, raczej już nie. Nawet odinstalowałem je dla spokoju ducha. Żeby po prostu już do tych gier nie wracać, bo one zajmują mi zbyt dużo czasu. Niestety trochę ciemno będzie. Tak, gra jest w czasie rzeczywistym, mamy okres. Chyba dwie godziny mam, albo godzinę czasu rzeczywistego, nie pamiętam teraz dokładnie ile. I musimy w tym czasie rozwiązać całą tajemnicę. Jeżeli nam się nie uda, no to dupa, nie? To zaczynamy od nowa. Dla speedrunnerów gra się raczej nie nadaje, bo tutaj postać porusza się w mega wolnym tempie, jakby miała jakieś, nie wiem, do nóg przywiązane ciężary, co to jest w ogóle, zobaczcie jak ona wolno chodzi, zobaczcie, Chryste Panie, kto tak chodzi? Laura.
Lora was zum Teufa. Lora. Czy myślałem o Skyrim VR? Lora. Mam Skyrim VR, ale szczerze mówiąc nie grałem w niego, przyznam się szczerze. Lora, go back. You must not cross over to this side. This is another world born of my own mind. Jako chciałbym się zapytać, jako również raper amator, jak długo ci zajmowało napisanie tekstu do jednego utworu? Wiesz, co to zależy, jak beat mi wchodził, to ja potrafiłem tekst napisać w godzinę nawet, nie? Czasami jest tak, że to teraz już tego nie ma, ale wcześniej, w latach 2000, kiedy się tym bardziej zajmowałem, to miałem taką fazę, że obmyślałem sobie plan i zostawiałem to na kilka dni i mi się często w głowie sam tekst układał i potem do niego siadałem i pisałem w zasadzie go z marszu. Natomiast dzisiaj już tak nie mam, niestety, już nie te lata chyba i trochę wypadłem z obiegu i pewnie dlatego, ale no jak dobry beat i wchodzi w ucho, to z godzinę jestem w stanie napisać tekst. Ale czasami się też męczę, czasami siedziałem, nie wiem, kilka dni i nic z tego nie wychodziło, nie? Także były takie sytuacje. Coś można było. A. Tu chyba brakuje klucza? Ty coś? Klucza chyba brakowało tutaj. Do otworzenia tej beczki. Dobra. Czy będzie kontynuacja Half-Life Alyx? Tak, będzie. Na dniach będę wrzucał kolejne odcinki. Tak jak mówię, trochę sobie muszę te ostatnio z tymi filmami przystopować. Nie zginęła, nie bójcie się, ale było. Już widziałem, że serce wam stanęło, no ale żyje jeszcze. Strasznie ciemna ta gra, nie wiem czy to u was też tak ciemno, bo u mnie to jest mega ciemno, ja tu nic nie widzę, autentycznie. Wszystkie kobity w grach Kenji Eno nazywały się Laura, nie wiadomo dlaczego. Część druga D, która pojawiła się, o ile dobrze pamiętam, w tygodniu z Dreamcastem, dobrze pamiętam. Również bohaterka nazywała się Laura i choć to była niby druga część, te obydwie gry nie były ze sobą zupełnie powiązane, tak? To było zupełnie co innego. I potem kolejna gra, wcześniejsza gra tak naprawdę, Enemy Zero, również bohaterka nazywała się Laura, ale to też nie były powiązane ze sobą te postacie. Specjalnie, że nie ma. Tak, masz rację. Dlatego jest ciemno, żeby nie było widać niedoskonałości. To jest słuszna uwaga. W latach 90. to często się tak robiło, żeby maskować niedoskonałości. No dajmy wszystko, no, niech będzie ciemne. To. Racja. Zobaczcie, jak ona wolno idzie, nie? Normalnie jakby miała 5 kilo w gaciach. O, tam chyba jakiś klucz leży. Ale nóżki. Nóżki dobre. Czy ominąłem Shadow Warrior 3? Tak, w ogóle powiem szczerze, że zapomniałem, że to wychodzi. I gra w ogóle nie miała żadnego PR-u, nie? W ogóle wyszła i... Ja już się dowiedziałem po fakcie, że wyszła i jakoś tak, szczerze mówiąc, już nawet nie chciało mi się w to grać drugi raz. Wygląda lepiej niż na PC-cie, bo grafika jest, nie ma przeplotu, nie? Dlatego się wydaje, że wygląda lepiej, ale wydaje mi się, że jest niższa rozdzielczość tych wszystkich filmików.
Ale faktycznie lepiej wygląda. No, patrząc na to tak globalnie, no to wygląda lepiej. Czy będę grał w Nintendo Switch Sports? Nie wiem nawet, co to jest, szczerze mówiąc. Ale brzmi jak gra, w którą raczej nie zagram. A się wystraszyłem. Aż napiję się herbaty, żeby ukoić skołatane nerwy. Czy widziałem zapowiedź gry Blacktail? Nie. Nie wiem zupełnie, co to jest. Jeżeli to jakiś indyk, to ja to nie śledzę w ogóle rynku indyków. Także nie jestem tu w stanie nic na temat indorów powiedzieć. Dobra, czy jest tu gdzieś jeszcze jakieś przejście? Do góry, do dołu, na boki? Nie, mogę zejść tutaj tylko teraz. No dobra, no to zejdźmy z powrotem. Czy powstanie nowy Another, Alone in the Dark? A grałeś ten ostatni Illumination? Illumination to część, która w ogóle wielu osobom umknęła, ale pojawiła się faktycznie nowa część Alone in the Dark. Straszny syf ogólnie, taki trochę crap, żeby nie powiedzieć mega crap. Ale tak, była kolejna część. No i podejrzewam, że ja to bym chciał Alone in the Dark w stylu właśnie New Nightmare, nie? To by było spoko, jakby coś takiego wyszło, ale... No patrząc na to, co się stało z tą marką, ja raczej mi się wydaje, że długo, długo nowa część nie wyjdzie. Aczkolwiek zagrałbym, nie? Znaczy Alone in the Dark, te pierwsze części były super, jedynka, dwójka była w porządku. Potem New Nightmare też było spoko, ale ten już Alone in the Dark, ten na konsolę, no to już był taki syf. Okrutny. Chyba tu musimy... A, tu musimy użyć klucza chyba. Co tu użyć? Patrz, jego się... mam w kieszeni jeden klucz i są zamknięte drzwi. To zagadka, która wymaga co najmniej 200 IQ. Tylko ja nie wiem, jak tu menu otworzyć. O, jest. Którą stronę otwierasz, Lafirindo? W drugą stronę się od... kluczem teraz zamknęła te drzwi przecież. Mamy tam jakiegoś trupa. Chociaż słabo go widać, ale musicie mi uwierzyć, że tam jest. Próbuję do niego podejść. No właśnie widzę, że jakiś bot. Zaraz tu typa usunę. Nie wiem, czy mogę. Musiałem z YouTube'a go jakoś wykosić chyba. Czekajcie. Zaraz go tu znajdę. Nie ma żadnego admina, żeby tam wykasował tego bota? Ojej, teraz muszą wszystkie komentarze przelecieć. Poczekajcie. Tymczasem zobaczę, co tam się dzieje. Coś... Ciemność widzę. Widzę ciemność. Dobra, już go banuję. Zgłoś. Spam i zgłoś. Dobra, i wycisz i usuń. Dobra, poszło. Coś tu się dzieje, ale nie do końca wiadomo co. Coś tam, żeśmy spojrzeli na coś ciemnego, ale ciężki temat. Ciężki ten tutaj. Co to jest w ogóle? Nic nie widzę tutaj. Absolutnie nic. Czy ja tu coś jest? Poszedłem do przodu. A, no to wyjdę stąd. Dobra. Powiem wam tak, nie da się w to grać, jeżeli mam zapaloną lampę. Ja tu nic nie widzę, więc darujmy sobie już D. Tak wyglądało D na 3DO. Dobra, kolejny tytuł z mojej bogatej biblioteki będzie to dla równego, do równego i pozdrowione. Dzięki serdeczne ziom, pozdrowie.
i będzie to Cannon Fodder. Mała ciekawostka, Cannon Fodder jest drugą grą z Cannon Fodder, gdzie jest to intro z aktorami, znaczy właściwie z deweloperami Sensible Software, ale wersja na NTSC, tą, którą posiadam, niestety tego intra nie posiada. Posiada intro tylko wersja paloska, której nie posiadam, więc jak będę kiedyś miał wersję paloską, no to intro obejrzymy. To jest takie intro jak na Amidze CD32, ale niestety ta wersja tego intra nie posiada. Ta posiada inne intro. To właśnie jest, a propos mówiłem o tych longboxach, to między innymi gry wyglądały tak, mieliśmy tutaj płytę, a tutaj mieliśmy instrukcję, jak widzicie. A to było tekturowe, nie? To pudełko. No i oczywiście, tak, Amiga CD32 miało to intro z deweloperami. Tutaj tego intra nie ma, jest na wersji paloskiej. Może sobie ją sprawię. Natomiast tutaj mamy intro z animki, takie 3D z postaciami. Nie za dobre to intro, ale jest. O, właśnie, już widzicie, co to za intro tu jest. Jeżeli wam się znudzi to intro, to dajcie znać, to je przewinę. Natomiast to, o czym chciałem wam powiedzieć, jeżeli chodzi o Cannon Fodder wersji na 3DO, to co mówiłem wielokrotnie, że gry na 3DO niby były takie same, ale zawsze tam oferowały troszkę więcej. I Cannon Fodder jest również takim portem, który trochę się różni graficznie od pozostałych portów. Na Amigę, na PC-ta, na Jaguara. Czy lepszy? Kwestia gustu, tak? Natomiast wygląda to trochę inaczej. I to intro, słuchajcie, z tymi ludzikami, to będzie trwało z jakieś 10 minut chyba, bez kitu. Teraz będą pokazywać, jak każdy z nich ginie, nie? Także jak wam się znudzi, to dajcie znać, to wyłączymy. A jak chcecie obejrzeć, to niech leci. Jak cenowo wygląda 3DO, jak ceny gier i dostępność? No to trzeba zobaczyć na eBayu. No w Polsce raczej są jakieś pojedyncze gry na 3DO, ale bardzo często to są wersje japońskie, które są ogólnie najtańsze i nie za wiele warte. Natomiast najlepiej to na eBayu. Z tym, że problem jest tutaj, tak jak mówię, ja uważam, że 3DO to jest koszmar kolekcjonera, nie? Bo musicie pamiętać, że wersje na NTSC to longboxy, wersje na PAL to fatboxy i te wersje na NTSC z racji, że są w longboxach, są o wiele droższe. Aczkolwiek sporo gier wyszło na NTSC, a nie pojawiło się na PAL-u, nie? I odwrotnie też jest. Także to, żeby to ogarnąć, powiem wam, to jest jakaś w ogóle masakra. Dobra, przewijamy. Dobra, to przewijam. No to wiadomo co. Ta muzyczka jest zawsze dobra, to jest ponadczasowa ta muzyczka, nie? I chyba lepiej brzmi niż na Amigę, tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy uważacie, że Amigowa wersja muzyczki lepsza, czy tu jest lepsza. Nie, 3DO nie ma blokady regionalnej. Możesz odpalać dowolną grę na konsoli. Muzyka jest super, nie? Ta piosenka tutaj to jest w ogóle magia. Tyle lat minęło. Słuchajcie, ona nadal jest dobra. Kiedy będę ogarniał Patronite'a?
w tym tygodniu teraz, już mam wszystko rozpisane, może będę już to wklepywał sobie w tym tygodniu, także już to będzie gotowe. Znaczy, ja mam nadzieję, że to będzie gotowe, bo ja muszę pogadać z Mateuszem z Patronite'a, że mi progi pozmieniał, bo tego nie mogę zmienić samemu. Natomiast w tym tygodniu będę to ogarniał już. Dobra, jedziemy. Muzyczka jest ponadczasowa. Powiem wam, że... Lata mijają i to jest nadal dobre i nadal mam normalnie ciary, jak to słyszę, nie? Dobra, tak jak mówiłem, trochę inaczej to wszystko wygląda. Zaraz zobaczymy, jak przyjdą nasze hipki. Zobaczcie, wygląda to zupełnie inaczej niż na Amidze. I nawet, słuchajcie, nazwy są chyba inne postaci. Bo był Stu na początku i ktoś tam jeszcze. I Jup. Jup i Stu były dwie pierwsze postacie, nie? To już były jakieś inne. Czy widziałem Seed Nancy? Tak, widziałem. Nie no, pewnie, że zabił Nancy. To oczywiste jest, że ją zabił. No. Co jest innego? Na przykład ptaszek, tu jest niebieski. W wersji amigowej, ale dobrze pamiętam, jest pomarańczowo-żółty. I ogólnie troszkę to, tak jak mówię, inaczej wygląda, nie? Widzicie, postacie są troszkę inne, trochę jakby lokacje są inne. To są detale, tak? Na tyle niewielkie, że... Większość osób pewnie musiało obok siebie odpalić te gry, żeby porównać, ale wyglądają one troszkę inaczej. Czy zaproszę Mariolę kiedyś na stream? No jakby chciała, to nie ma problemu, nie? Nie wiem, czy będzie chciał. I tutaj ten obraz też jest przycięty, bo na Amidze widać, bo jak oni tak z daleka szli, nie? Tutaj tego nie ma, tylko od razu jakby wchodzą. Właśnie ciekawe, że to jest przycięte. Normalnie bym pomyślał, że jest przycięte przez RetroTinka, ale raczej nie. No, Jules i Jobs byli pierwsi, tak. No, faktycznie. Stu był chyba trzeci. Czy oficjalna myszka od FreeDio była kompatybilna z Camfoderem? Nie wiem, aczkolwiek mam tą myszkę, bo mam wersję gry Policenauts na FreeDio, która była sprzedawana z myszką. Tak zwany mouse kit czy coś takiego, musiałbym zobaczyć, musiała być kompatybilna, bo ogólnie na FreeDio było sporo gier, które były na myszkę, nie tylko Cannon Fodder. No pytanie, czy ta wersja Cannon Fodder jest lepsza czy gorsza? Wydaje mi się, że jest po prostu inna. Nie jest to jakby jakieś takie zmiany istotne, szczerze mówiąc. Ale faktycznie gra się to troszkę inaczej, znaczy wygląda to inaczej, bo gra to się tak samo, no to się nic nie zmieniło w kwestii rozgrywki. Chociaż na padzie się gra koszmarnie źle. I myszka tutaj to jest podstawa. No, samobójcy. Cannon Fodder 3. Nie, już poza, powiem wam, że Cannon Fodder dla mnie to jest tylko część pierwsza. Dwójka i potem już taki był jakiś trójwymiarowy, to była chyba trójka, nie? To już w ogóle nie miało klimatu. Jedynka, dla mnie Cannon Fodder to tylko część pierwsza, pozostałe to z... W dwójce też jakieś UFO było, w ogóle jakieś głupawe takie było. Trochę takie, jakby nie mieli pomysłu, w którą stronę iść, nie? Jeszcze gdzieś jakiś kolej został jeden, którego nie rozwaliłem. Pytanie, gdzie tylko? Tu? Nie. Woda tragiczna. No woda trochę za bardzo niebieska, nie? Takie jakby bardziej kolory są skontrastowane faktycznie względem innych części. To z tym się zgodzę. Natomiast wydaje mi się, że postacie lepiej wyglądają troszkę. Gdzieś jeszcze jeden koleś jest, którego nie zabiłem. Tu gdzieś? Pewnie tu. O, wiedziałem, że gdzieś się tu kryje. O, nawet dwóch. Oj, trzech. Koniec. Yeah.
Ile mam gier na 3DO? No trochę mam, 20 parę myślę, że jest. Która generacja konsol miała najlepsze gry? 6 albo 7, nie? To były naprawdę takie generacje, które oferowały mega dobre tytuły. Nie bano się wtedy też troszkę eksperymentować z nowymi markami, bo teraz to jest kopia kopii te gry wszystkie. Najlepsza pizza w Łodzi? Da Grasso chyba. Najbardziej lubię pizzę z Da Grasso. Ale to chyba nie jest łódzka marka, bo ona jest chyba dostępna w innych miastach też, ale chyba z Da Grasso. Kurde, wlazł mi tu, no. Dawaj go, dawaj. Yeah. Powiem wam, że to sterowanie tym padem tutaj to jest dramat, nie? Bez myszki w cannon fodder grać to jest porażka. Kurde, już myślałem, że mi jednego typa załatwił, ale nie. Chcę przejść, bo chcę zobaczyć te lodowe plansze, jak wyszły. No, jest typek. Dobra. Tego załatwimy tu. Szybko przedostaniemy. O, ciało też płynie, tak jak w każdej wersji jest. Tutaj widzicie? Ciało. O. No, powiem wam, że akurat open worldy to już jest strasznie męczące, nie? Teraz każda gra to otwarty świat. Mnie to już zaczęło męczyć, bo te otwarte światy, one są wszystkie w zasadzie takie same i wiecie, jak grasz w jedną grę na miesiąc, to może to dla ciebie nie jest aż tak odczuwalne, nie? Ale jak wiesz, ja gram na przykład, nie wiem, w miesiącu w 4 open worldy i każdy jest taki sam w zasadzie, no to naprawdę to zaczyna męczyć. No, tego typa jeszcze. Yeah. Lubiłem, jak oni byli ranni czasami. Wtedy tak leżeli z raną otwartą brzucha i płakali. Ale to ciężko tutaj tak trafić, żeby... O. Jeszcze gdzieś jest koleś. Tu jest. No niestety, open worldy to jest... Zmora i podejrzewam, że to się szybko nie skończy, że no jednak te open worldy to jest... No już podejrzewam, że takich gier stricte operujących jakby singlową rozrywką nie będącą otwartymi światami, to już raczej ciężko będzie, żeby to wrócić do tego. Ciekawe, jak to się granatami rzuca. Wziąłem granat. O, gdzieś mamy rannego, tylko nie wiem gdzie. A, tam na drzewach leży. Oh yeah. Dobra, jak tu rzucić granatem? To były dwa przyciski się chyba naciskało w myszce. Nie wiem, jak tu rzucić granat. O Chryste, nie mam pojęcia, jak rzucić tym granatem. O, jakoś mi się udało! Rzuciłem pod siebie! Dobra, jedziemy z tematem dalej, bo już czasu mało. Tak wygląda cannon fodder. Na 3DO. Czy grałem w dodatki do Valhalla? W Ragnarok? Nie grałem w Ragnarok. Dobra, co dalej? Odpalmy sobie coś na odmóżdżenie, mianowicie Starblade. Starblade to jest gra, która odpalała się podczas uruchamiania Tekena. Albo piątki, albo trójki. Nie wiem, czy pamiętacie. Była taka strzelanka wektorowa. Gdzie czekało się, żeby gra się załadowała, to mogliśmy sobie postrzelać w takiej wektorowej strzelance. I to był właśnie Starblade. Oczywiście 3DO zrobiło to na swoją modłę, więc dopakowało grafikę, żeby nie było wektorowe, tylko bardziej właśnie prerenderowane tła. Jedynie przeciwnicy zostali wektorowi. Który z handheldów był najlepszy? No jak dla mnie PSP, bo tylko PSP miałem. W piątce było, właśnie. Pamiętałem, że w którymś Tekenie.
Wygląda, jakby gra się zawiesiła, ale chyba się nie zawiesiła. O, właśnie to jest to. Jedziemy. I możemy odpalić tradycyjną wersję, taką jak była w Tekenie. Albo wypasioną, baby, na 3DO. Taką ekstra, ekstra. Odpalmy tą wypasioną. Potem porównamy. Calling Starfighter Geosword. Calling Geosword. Command Geosword. The enemy task force mechanized planet Red Eye. Tak, Guardian of the Galaxy było świetne, ale po części właśnie było to dlatego, że nie było otwartego świata, gra była bardzo skupiona na singlowej rozgrywce i to było świetne, słuchajcie. I nagle Strażnicy Galaktyki porównajcie sobie z Marvelem, tak, który wyszedł wcześniej, który był strasznym syfem. I Guardians of the Galaxy, dwie gry, które w zasadzie z jednego uniwersum, ale między nimi była przepaść, nie? Jeżeli chodzi o mechaniki, o rozgrywkę, to było świetne, kurczę. Zobaczcie, jaki wypasik. Wszystko oczywiście prerenderowane, nie? No i mamy szczelankę na szynach, gdzie szczelamy do jakichś tam przeciwników. Przeciwnicy są, jak widzicie, chyba wektorowi. Tak, wektorowi są. Natomiast tło całe jest prerenderowane, tak? I chyba ta wersja tylko wyszła na 3DO z taką grafiką. Nazwijmy to dopasioną, bo to tak jest. Wygląda to według mnie trochę gorzej niż ten wektorowy Starblade. No ale dobra. O, uciekli. Czy wolę Tekena czy Mortala? Mortala zdecydowanie. Nie jestem wielkim fanem Tekena. Troszkę mnie ominęła ta generacja PlayStation, dlatego ja nie złapałem tego bakcyla tekenowego. Oczywiście to nie znaczy, że nie lubię Tekena, bo lubię i tam od czasu do czasu lubię sobie pyknąć dwie rundki, ale jak wychodzi Mortal Kombat, to jestem bardziej ucieszony niż Teken. Tekena raczej rzadko kiedy kupię na premierę, a Mortal Kombat tak, zdecydowanie Mortala kupię na premierę. Natomiast Tekena raczej poczekam, aż stanieje. Kolejny właśnie przykład, że próbowano zrobić tą samą grę, no tylko że ona miała lepiej wyglądać. No czy wyglądała lepiej, to jest już kwestia gustu, tak? Ja uważam, że ta wektorowa wersja chyba lepiej wyglądała, ale co kto lubi, nie? Wow, 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 wow! Nawet nie wiem, w co strzelam. Jaką konsolę bym zabrał na bezludną wyspę, a byłby tam prąd? Bo jakby był prąd, to by chyba nie była bezludna. Czy bym miał generator na kokosy? Ale mnie tu teraz tyrają. No też kolejna gra, która by się przydała faktycznie myszka, nie? Nie kupiłem tylko Tekena 7. No tak jak mówię, Tekenem zawsze mam nie po drodze, nie? Ale dobrze, że mi przypomniałeś. Może sobie go sprawię w końcu. Z Mortalem by to tyle nie trwało. Co z Pyrkonem? Wiesz co, pisałem do Kłaza, czy robimy coś. Miał mi odpowiedzieć, ale na razie mi nie napisał nic. Czy jedziemy, czy nie jedziemy. Znaczy, czy on jedzie, bo ja na Pyrkon pojadę. Natomiast Kłaz nie wiem. No, jakby jechał, to warto by było coś zrobić, nie? Tylko że akurat z Pyrkonem to jest teraz taki problem, że oni odeszli już całkowicie od gier. Jeżeli by chcieli prezentację, to musi być powiązane z fantastyką, nie? Jakoś te gry im, nie wiem, nie pykły, czy nie wiem. Były jakieś głosy, że to za bardzo odeszło od fantastyki i że gry przejęły za bardzo Pyrkon i oni się z tego jakby trochę wycofali. To już na poprzednim Pyrkonie tak było. No dobra, zginąłem. Dobra, przerzućmy teraz. Czekajcie, nie chcę kontynuować. Weźmy, zresetujmy konsolę. Spróbujmy odpalić tą tradycyjną wersję Starblade'a.
Czy znam osobiście Archona? Tak, znam osobiście Archona. No to na PGA zazwyczaj się spotykamy z Archonem, nie? Na Pyrkon to nie wiem, czy on przyjeżdża, bo nie pamiętam, ale zazwyczaj na tych eventach się widzimy. Jak się zwie gierka? Starblade. Dobra, odpalmy tradycyjną, klasyczną wersję Starblade'a. To jest chyba ta wersja, co była właśnie przed Tekkenem, tak mi się wydaje. Dobra, przewińmy. Właśnie szukam kogoś, jakiejś osoby, która ma dostęp do, albo jest jakąś tam figurą na Pyrkonie, bo łatwiej mi się będzie dogadać z taką osobą, niż tam pisać oficjalnie do nich. Bo jak oficjalnie to zawsze jest kłopot, nie? A tak jak pogadam sobie z kimś tam, kto w tym siedzi, to będzie inaczej. Też są prerenderowane chyba, ale widzicie, to jest nieotoksturowane. Normalnie to wszystko było liczone w czasie rzeczywistym. Natomiast chyba tutaj 3DO było po prostu za słabe, żeby to w czasie rzeczywistym pokazać. I też te niby nieotoksturowane, ale wciąż prerenderowane. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Natomiast to jest ta sama gra, tak? Tylko że oprawa jest, no, gorsza czy lepsza, to już zostawiam waszemu poczuciu estetyki, nie? No, gierka to taki typowy rail shooter. Ja ogólnie lubię rail shootery, także ja się w takich grach czuję mega dobrze i... Mógłbym w całego streama w taką grę grać i by się podobało, nie? Natomiast no zaraz zmieniamy grę, bo wiem, że to jest raczej niszowa rzecz, jeśli chodzi o celowniczki. Za tym ciężko się gra na padzie, to faktycznie tutaj myszka by się zdała zdecydowanie. Czy na gry na PSP zaczną drożeć? Wiesz co, wydaje mi się, że gry premierowe już są dosyć drogie, bo w zasadzie gry na PSP to teraz zalew tej serii Essential, gdzie tytułów jest od groma i ciężko znaleźć w ogóle grę, która jest w premierowej wersji. Także już myślę, że ta część tych gier zaczyna... ich ceny zaczynają wzrastać. Natomiast no, tutaj akurat będzie, wydaje mi się, trochę to wolniejsze. Bo PSP była dosyć popularną konsolą, także sądzę, że też te gry muszą trochę odczekać, nie? Zanim zacznie ich cena rosnąć. Ale na pewno warto mieć premierowe wersje, to zdecydowanie tak. Dobra, jedziemy dalej z tematem, bo szkoda czasu. To był Starblade. Możecie potem na streamie napisać, która według was gra była najlepsza na 3DO, która zasługuje na konwersję na PlayStation 5. Kiedy moja interpretacja Marta is dead. Ja nie zapowiadałem interpretacji, mówiłem, że należałoby się grze jakaś interpretacja, ale nie chodziło mi raczej o to, że ja ją zrobię, ale ogólnie przeczytałbym jakąś dobrą interpretację, może tak to ujmę. Natomiast sam się za to chyba nie zabiorę. Dobra. Dobra, jakiś klasyczek. Jedna z moich ulubionych gier, jeżeli chodzi o typowe takie gry do zarządzania, czyli pierwszy Theme Park. Uwielbiałem tą grę. Zobaczymy, jak to wygląda w wersji na 3DO. Gra, w której budujemy własny Luna Park. Potem było Theme Park World, ale to już był syf dla mnie straszny. Ta pierwsza część uważam, że była najfajniejsza. Kiedy Alix? No tak jak mówiłem, ten Alix oczywiście się pojawi w tym tygodniu, nie wiem czy wrzucę, zobaczymy. Możliwe, że w tym tygodniu będą kolejne
odcinki. Czy umie inwokację na pamięć? Z pana Tadeusza? Umiem. Umiem cały koncert Jankiela pana Tadeusza na przykład. Tak mi się przynajmniej wydaje, że go nadal pamiętam. Ale inwokacja myślę, że bez kitu, bez problemu powiem. Wersję Theme Park, którą grałem na PC-cie, no to miałem jakąś okrojoną wersję, chociaż nie, to wyszła wersja na dyskietkach, ja miałem wersję dyskietkową, to tych animacji nie było wszystkich. Pamiętam, że w Secret Service były screeny z tych animacji, no one tu wyglądają żenująco, ale wtedy to się jarałem, mówię, kurde, takie animacje super, a ja nie mogę je, nie mogę sobie ich obejrzeć. Jakoś w Theme Parku było zrobione tak, że każda z atrakcji miała właśnie taką prerenderowaną cutscenkę, że można było jakby zasiąść na danej atrakcji i ją jakby właśnie w takiej formie prerenderowanej cutscence jakby zobaczyć, jak to działa, tak? Czy jak wysyłasz cheery, to dokonujesz donacji? Wiesz co? Nie wiem. Musisz się zapytać kogoś, kto ogarnia Twitcha, bo ja niestety nie ogarniam Twitcha. Trochę nie wiem, jak to jest. Nie wiem, co to są te cheery, wiesz? Nie wiem, jak to działa. Ja to Twitcha, to tak powiem ci, ciężko u mnie. Bardzo ciężko to ogarnę. Ogarnięcie tego Twitcha, bo ja nie do końca rozumiem, jak to działa, wiesz? Z tymi właśnie cheerami, z tym, co ci się pojawiło, taki ten taki diamencik. To nie wiem niestety, co to jest. I pamiętam jedną fajną rzecz. Wiesz co, no to masz donate'a, masz tutaj link na tym, albo masz kod QR, możesz komórką zeskanować na dole i cię przeniesie na stronę, gdzie to jest. Także one się doliczają jakby wtedy do donate'ów, tak? Wracając do Theme Parku, był taki cheat, znajdziecie to na internecie pewnie, ja pamiętam to do dzisiaj, że w save'ie w trybie heksadecymalnym zmieniało się jedną literę, chyba na K, czy na FF, o ile dobrze pamiętam, i było 16 milionów dolarów od razu, na starcie. Pamiętam, że to rozkminiłem kiedyś. Czy ogrywałem duchowego następcę Theme Parku Roller? Nie, nie. Ja powiem wam, że potem już te wszystkie gry, które się pojawiały, to już dla mnie nie były. Nie były, znaczy, jeżeli chodzi o Theme Park, najlepsze były ta pierwsza część i potem już w zasadzie żadna część, którą grałem z budową Luna Parku, bo chyba grałem w tego Roller Coaster Tycoon, w którąś część, to już mi się to nie podobało. I Theme Park World też zdecydowanie, to już nie było to samo. Ten pierwszy Theme Park był zdecydowanie najlepszy. No, był jeszcze taki trochę miejscami archaiczny, ale podobała mi się ta fajna grafika, taka umowna, to, że postacie żygały, jak się nażarły zbyt dużo frytek, to było fajne. Dobra. Czy możemy załadować jakąś grę? Nie mamy żadnej gry. No dobra, czyli musimy zacząć całkowicie od nowego. Czekajcie, zróbmy sobie tak. Happy, easy... Dobra, włączmy, że to nie jest pierwsza gra, to pominiemy tutorial. Europe. Okej. Okay. Może być Europe. A nie, nie mogę Europe, bo muszę wybrać tą najtańszą, ta? Mam 150 tysięcy, to gdzie mogę to otworzyć? Nowej Zelandii chyba, tak? Nie. Gdzie ja mogę otworzyć ten... Gdzie to jest? O, tu. W Anglii. Dobra. Kupujemy. I jedziemy. Ojej! Ależ to przywołuje wspomnienia, powiem wam. Tylko na padzie to będzie dramat. Okej, okay, tu mamy to. Dobra, zbudujmy pierwszą atrakcję. Kawiarnie na starcie. Jak tu obrócić tym? Można było obracać? Będzie ciężko. Będę się z tym męczył strasznie.
Jeszcze raz. Kawiarnia. Pyk. Stoi? Stoi. Teraz zrobimy ulicę. O. Drugą stronę ulicę. I postawimy zamek strachu? Nie, domek z balonami to jest. Może być na wstępie. O, jadą piersi. Uhu! Właśnie, czy to już jest otwarte to? Jak to się otwierało to? Bo to się jakoś otwierało. Gdzie to się otwierało to? Tris. To jest w ogóle niepołączone chyba. Nie pamiętam, jak to się to otwierało, kurde. No jak to tworzyć? A, to jest safe. O, jest otwarte, dobra. Dobra, zbudujemy pierwszą jakąś. W ogóle jakoś się nie. Nie wiem, czy ten sklep z balonami działa, czy nie. Zbudujemy pierwszą atrakcję, jakąś biedę na początek. Może domek do skakania. Dobra. Aha, dobra, działa. O kurde, co ja nacisnąłem? O, i tu możemy zobaczyć sobie animkę. To jest właśnie to, czego na PC-cie nie było. O. No, powiem wam, że myszka tutaj zdecydowanie absolutny must have, żeby w to grać, bo bez myszki to ciężka sprawa. Dobra, czy już jakieś ziomki przyłażą tu do mnie? No co? Otwarte jest, wbijać. A, ticket price za wysoki, dobra. Gdzie tu mamy ticket price? Gdzie to jest ten ticket price to? Nie. Ciężko tutaj powiem wam i operować. Dobra, to jest zamek, to mnie nie interesuje. Gdzie jest ten ticket price? To się ustawiało gdzieś tu? Nie. A nie, tu był. O, są. Bogacze przyjechali. Ticket price wysoki, ale wbili. Patrzcie. Ło. Dawaj balony. Kasa. Szybko zbuduję kolejną dróżkę. Wiem, że to jest coś takiego, że można na przykład dodać soli do frytek, żeby ludzie kupowali te napoje, nie? Żeby kupowali więcej napoi. Dobra, i tu postawimy sobie. O! Elegancja Francja. I pyk. Dom strachów. Gdzie mi tu po trawniku łażą? Kurde, no co za ludzie jakieś niewychowane idą tu po trawniku bachory wstrętne, no. O! Elegancko. Tu zrobimy jeszcze. No, już widzę, że to jest gra, którą mógłbym kilka godzin sobie popykać bez kitu, nie? Że jest to gra, która... Dobra. Totalnie mnie interesuje.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić budę z frytami. Gdzie to jest teraz ta buda z frytami? Tu są te, to nie. Gdzie jest ta buda z frytami? Było przecież to. Kibel trzeba postawić im, żeby się nie zesrali z radości, jak są w moim parku. Dobra, kibel będzie tu na starcie. Fajny park, wbijasz do parku, a tu na początku kibel stoi. Zobaczmy, jak tam ludzie zadowoleni. Unhappy? O, to bachory wstrętne. To ja wam tutaj takie zrobiłem fajne rzeczy, a wy niezadowoleni. Dlaczego to nie działa? Działa. Dobra, zaraz coś postawimy im jeszcze. To bachory po prostu wstrętne, no. Lody. Dobra, tu na lodziaszki. Proszę bardzo. Kasiorka. Co im jeszcze postawimy? To, żeby żygali. O. I pyk. Fajny ten theme park. Znaczy, chyba bym wolał wersję jednak PC-tową, ale jest w porządku. W mojej opinii jest naprawdę w porządku. Zobacz, jaki syf. Co to tutaj porozrzucane? Trzeba teraz zatrudnić typa, który będzie sprzątał. Tu ten janitor, który to jest. Rhino Mechanic. Sharkman. Guard. Nie ma tutaj tego? Powinien być taki koleś, co sprząta. No właśnie, wiem, że jest. Tylko nie wiem, gdzie ten sprzątacz jest. Nie mogę go znaleźć. Sharkman. Handyman. Chickenman. Strongman. Mechanik. Nie ma tutaj tego gościa. O ja! Eksplozja! Zaraz nas tu czeka eksplozja. Trzeba szybko handymana. O, jest. A, to handyman sprząta. Już nie pamiętałem tego. Ale potrzebujemy jeszcze, wiecie kogo? Bo zaraz się to skończy jak... jak roller coaster w Łodzi, którym wagonik wypadł i się dziewczynka zabiła. Jeszcze Duck Hunta postawimy im tu. Typom, kurde, bachorom wstrętnym. No. No. No i patrz jak prosperuje. Tutaj coś się dymi, ale trudno. Można pewnie naprawić. Bouncy Castle. Już po prostu zajeździli mi Bouncy Castle. Super jest, powiem wam. Theme Park jest... Kurde, od nowa mi wróciła miłość do tej gry, nie? Czuję, że po prostu mógłbym w to tyrać znowu godzinami. Dobra, nie będę was zanudzał, bo... Gra jest fajna, ale wiem, że to nie jest dobry tytuł na streama, natomiast na pewno sobie do Theme Parka wrócę. Nie wiem, czy akurat w wersji na 3DO, ale... O kurde. Poczekajcie, bo już jest godzina. Poczekajcie, zobaczę, czym co Mariola robi. Dobra, słuchajcie, jeszcze mamy z 10 minut. To na koniec proponuję klasyczek od Naughty Dog, Way of the Warrior. Wiem, że wielu czekało, więc obiecałem. To wrzucamy. Ach, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, słuchajcie, tylko to nie na tym streamie. Zrobimy w którymś momencie streama z Xboxa. Mam bardzo fajną rzecz, którą dostałem od Microsoftu dla was, tak naprawdę. Tylko nie wiem, czy mi się uda to teraz wyciągnąć. Bo się zawiesiło tutaj, jest. Mam, słuchajcie, dla was takie fajne keycapy, pokażę wam je zaraz.
wrzucałem to na YouTube'a. Takie właśnie fajne kick-upy z gier, z Minecrafta, z Flight Simulator, między innymi z Forcy. I te kick-upy oczywiście wam rozdam na streamie. Tylko stream będzie musiał być po prostu bardziej dostosowany do tego, od kogo dostałem te kick-upy, czyli musiał być jakiś Xboxowy. Natomiast mam tutaj to dla was i oczywiście zamierzam to wam rozdać, te kick-upy. Fajna rzecz. No, coś mi się to nie wgrywa, słuchajcie. Spróbujmy zresetować. Się coś zawiesiło. Coś się nie chce wgrać, albo tak się dziwnie wgrywa dopiero. Dzięki za te diamenciki. Nie wiem, co to jest, ale dzięki serdeczne. Jak ktoś mnie musi z tego Twitcha tutaj trochę podszkolić. Bo ja zupełnie nie wiem, na co to się przekłada, słuchajcie, te wszystkie diamenty, ale widzę, że gra coś... Mieli, jakby nie może się wgrać, a płyta jest trochę porysowana, ale czekajcie, trochę przetrę tą płytę czymś. Coś mi się zdaje, że słuchajcie, ten Way of the Warrior nie ruszy niestety. Chyba jest za bardzo porysowany, wiecie? 100 diamentów to dolar dla ciebie. A to dziękuję serdecznie. Nawet nie wiedziałem. Ciekawe, czy można to zrobić, żeby to się dopisywało do tej tutaj zbiórki na górze, bo widzę, że to się nie dodaje. Chyba nie zagramy w Way of the Warrior. Niestety chyba dupa. Nie chcę zaczytać płyty. Co jest dziwne, bo powiem wam, że odpalałem to, co dzisiaj zrobiliśmy streama z tych gier, to gorzej te płyty wyglądały niż ta od Way of the Warrior, a jednak... Nic z tego. Nie chcę jej w ogóle przeczytać. No szkoda, słuchajcie, no ale to nic. A grę zrzucałem na dysk, bo zawsze sprawdzam te gry. To na koniec zamiast tego sobie sprawdzimy Daedalus Encounters Tio Carrere. I to będzie ostatnia gra. Szkoda. Nadmuchałem na płytę, już nadmuchałem. I na tym się zatrzymamy jeszcze. Pogramy chwilkę w Daedalus Encounter, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj to bez opisu damy radę przejść, bo gra jest dość taka dziwna, myślę, że to jest dobre określenie. Może wgrywa się ze 30 minut. No wiesz co, to jest dziwne, bo ja zawsze każdą grę jak mam, to ja ją próbuję zrzucić na peceta, nie? No i wychodzę z założenia, że jak na pececie się zgrywa bez błędów, no to to będzie działało. A tutaj powiem wam, że na przykład ten Daedalus Encounter, płyta jest w o wiele gorszej, w gorszym stanie niż ten The Way of the Warrior, ale jednak dupa, no. Pokombinuję jeszcze, jak się uda ją odpalić, może ją tam jeszcze przeczyszczę alkoholem, to spróbujemy jeszcze raz. Ale to już nie dzisiaj, nie? Ze wszystkich gier powiem wam,
które dzisiaj ograliśmy. Ograliśmy dużo gier. Najbardziej mi się podobało NBA i najbardziej mi się podobał Theme Park. Theme Park to tytuł, który chętnie sobie zagram. Zagramy sobie na easy, żeby za bardzo się tu nie męczyć. Okej. Okay. Dobra, to jest pewnie filmik, który trwa z pół godziny. Tak, kiedyś no, naprawiali tak płytę pastą do zębów. Faktycznie, było coś takiego. Rok. No tutaj powiem wam już, że taki production value był dosyć spory według mnie tego Daedalusa. Że to już tak wyglądało dobrze, nie? Nie było jakiejś bidy. Nie był to może Wing Commander, ale wyglądało to całkiem nieźle. Co się w ogóle stało z Tiją Carrera? Ona żyje jeszcze? Bo ona grała potem, najpierw grała w tym świecie Wayne'a, wiem, że potem grała w tym i potem już chyba nie grała nigdzie, już jej nigdzie nie widziałem. Co tu się działo? Daedalus Encounter jest przeze mnie omawiany w... To było grane, możecie poszukać. W jakimś starszym, jednym ze starszych odcinków. Ale w wersji na PC-ta oczywiście jest omawiany. Miała swój serial, a to nie wiedziałem, że miała swój serial. Audio link is activated. Cutting in visual in 3, 2... Ma konto, na konto na Insta, to nawet ja mam, to wiesz. To, że Tia Carrera ma konto na Insta, to jest nic dziwnego. Casey? It's Aerie. Hi. Look. Your mind has been placed in a cerebral support mechanism. Mass Effect lat 60. She's trying to say you're a brain. No, no. Zach. Nie, chyba 55 lat to nie ma, chyba młodsza jest. Aż ją tutaj sprawdzę szybko. Zaraz zobaczę, jak ona wygląda. No, nie wygląda jeszcze tak źle. Ale faktycznie, ile waży Tia Carrera? No oczywiście, ile waży Tia Carrera? Zobaczmy, ile waży. Ale chyba trochę operacji miała, nie? Tak mi się wydaje. 63 lata ma, słuchajcie. Wow, to więcej niż się spodziewałem. 63 mi pokazuje, że ma lata. Urodziła się w 58 roku. Nie, coś nie tak. Nie, to Jamie Lee Curtis się urodziła. Dlaczego? Co to jest w ogóle? Otworzyłem, ile waży Tia Carrera, a pojawia mi się, kiedy się urodziła Jamie Lee Curtis. Nie, to zła informacja. Nie, to nie. Nie urodziła się tak. Nie ma 63 lat. Pomyliłem. W 67 roku się urodziła. Czyli ma 55. Dobrze ktoś napisał. Sorry. Nie, w ogóle jakiś... Absurd, jakaś absurdalna strona mi się odpaliła w ogóle. Nie wiem, o co tam chodziło. No dobra. Tymczasem jednego z naszej załogi, czyli nas,
rozwaliło i teraz jesteśmy w takim czymś i jesteśmy czymś tam, robotem takim jakimś. Okej, co ja tu miałem zrobić? Właśnie to jest taka gra, że coś tu miałeś zrobić, ale nie do końca wiadomo co. Dobra, wirtualnego interfejsu mam użyć, okej. Czerwony. Yes. Dobra. Virtual interface. Okej. Pyk. Okay. Hey Case, you probably haven't heard, but the war is over. We flamed their butts at Exeter 3. Vakar lost a third of their fleet. They went running with their tails between their legs straight to the Taladarans, practically begged them to negotiate. Tu mamy różne elementy, których możemy użyć. Pamiętam, że jak próbowałem kiedyś w to grać, bez opisu się nie dało. Tu musi mieć do tej gry opis. Zack and I cobbled her together from a couple of surplus alliance transports. Oh, not to mention the engine. Mam jakieś spektrum do lampkę, rękę. May not look like much on the outside, but she could tug Terra Firma right out of orbit. Ciężki temat. We thought we'd help salvage some of the Vakar ships we helped disable. That's the very least we could do. Cała gra polegała na tym, że się poglądał ogólnie na tę karierę, nie? Sama fabuła nie była ważna. No to fajno. No dobra. Okej, okay, czyli cała gra polega na tym, że nacisnąłem raz przycisk i wybrałem yes i oglądamy 15 minut filmu. No i teraz ponownie oglądamy kolejne 15 minut filmu. I raz naciśniemy przycisk i będziemy oglądać dalej film. No kiedyś takie gry były w latach 90. Ale akurat Daedalus Encounter kiepsko pamiętam, ale ogólnie to była gra, w którą bardzo chciałem zagrać swojego czasu. I tak jak mówię, to było grane, możecie o nie obejrzeć. I chyba wcale ta gra jakoś tak źle nie wypadła. Krzychu, umowa, póki nadajesz, sprzątam mieszkania. Jak skończysz, odpalam Forbidden West. Spoko, już kończymy. I tak. Jeszcze te 3 minuty pociągnijmy, żeby było 20 po. Znaczy 2 godziny 20. Probe muszę odpalić. I które to jest probe? To? Nie, to, to, to. Okej, okay. Coś. Coś tam odpaliłem. Grapple arm. Laser system. Propulsion system. Co ja zrobiłem w ogóle najlepszego? Com system, ok. Który to jest? Nie wiem, co mam nacisnąć. O! No co mam tu nacisnąć? Yes, no. No i co? Nie no, kurde. Muszę znowu zobaczyć. Nie, nacisnąłem i wyszło, no. Czekajcie, to może to przeminąć, powinąć, czy coś? Trochę to jest słabe, bo po pierwsze nie masz napisane, co jest co. Znaczy zgaduję, że to jest jakieś spektrum świetlne, lampka, łapa. Ale to data, to nie wiadomo co to jest. Albo to. Trzy kropki. Uruchom trzy kropki i dwie kreski. Okej, okay, odpalam. Jakiś prób trzeba odpalić, ale co to jest prób? To jest chyba probe.
don't you go ahead and activate your remote control probe, Casey? See if you can get us a better look at this derelict. Okej, wydaje mi się, że to jest... Albo to. Nic tu nie działa. To? Okay, start up all subsystems now. O, coś się stało. Nie wiem, co zrobiłem. Co, co? Repulse system. Okej. Okej, nie przejmuj się, odpalam. Yes, no. To jest to? Nie, to znowu odpaliłem. To jest chyba uruchomienie się w ogóle. Uruchomienie mózgu. Włączamy fazę. Więcej koksu, więcej węgla. Dobra, na razie coś się dzieje. Póki się dzieje, jest dobrze. Dobra, odpaliliśmy to. Teraz odpalimy trzy prostokąty, które spowodują, że coś tam pomiga, pozmieniają się kolory i będzie zajebiście. Mówiłem, że to jest gra, której nie przejdziesz bez opisu. Nie wiesz w ogóle, co tu się dzieje. O! Probe bay doors now. Yeah! Probe bay. Patrzcie, wow, spacer kosmiczny. Wow. Kosmos. Ostateczna granica. Wow. Wow. Czy coś... I gotta ask you, what does it feel like having your eyes and ears floating around in a little ball while the rest of you is back here with us? Knock it off, Zach. I'm just asking Casey a question. Okay, Casey, your guidance system's pretty much automatic. You can concentrate on the job. Most other functions are up to you. Sorry, że nie gadam, ale muszę usłyszeć, co tu mam zrobić. Collision avoidance seems to be working. Co? All right, let's try your computer link, see how it works. Computer link. Why don't you run an ID check on this pile of junk, see if you can get the name of the ship and maybe get some idea of what the cargo might have been. Okay. Chyba dobre zrobiłem. Losowo klikam cokolwiek. Okej. Okay. Coś się dzieje. Sprawdzamy, co to za statek. Okej, okay, mamy... Laser torch. Laser torch to będzie to? To najpierw laser torch czy co? Łapa. Nic nie mogę. A, dobra, to coś jest. To, co to jest? Nie wiem co ja tu robię w ogóle. To są drzwi. Casey, I warned you about traps. You just blew our only probe. Now we have to go back and start all over again. Thank you. Aha. No to oczywiste wszystko. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy. Jeżeli chodzi o FreeDO i streamy z FreeDO, na tym chyba zakończymy streamy FreeDO, bo już w sumie gier więcej nie mam. Znaczy, zostały mi jeszcze dwa tytuły. Psychic Detective, który możliwe, że nie będzie działał, bo jest płyta mega porysowana. I Hell, The Cyberpunk Thriller. Ale to już są tytuły, powiedzmy, nie jakieś specjalnie godne tego, żeby je odpalać. Więc chyba na tym się tutaj... zatrzymamy. Tak wygląda FreeDO. Spodziewajcie się materiału FreeDO i pewnie jakieś tam gry możliwe, że nie wiem akurat, czy może ekskluzywy jakieś się pojawią. No i cóż, to chyba tyle. Życzę wam udanego tygodnia i cóż, mam nadzieję, że jutro się widzimy na Enerflashu. Zapraszam serdecznie na Enerflasha jutro o godzinie 17 chyba będzie. No i tyle. Chyba, na tyle. Myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będę walczył o to, żeby tych streamów faktycznie było więcej, tak jak tutaj ludzie piszą. I mam nadzieję, że częściej będziemy się na streamach widzieć, choć oczywiście mniej będzie na tych streamach retro, a więcej pitolenia, typu grania w jakieś inne
gry, które nie są tak wesołe i zabawne jak retro. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.